Cuda Polski. Piękno przyrody, pomniki pracy, zabytki dziejów. Aleksander Janowski, Warszawa. Czyta Krzysztof Czeczot. Połyskują w słońcu złociste krzyże stołecznych świątyń. Kolumnady pałacowe ostro odcinają cienie. Po ulicach stolicy przepływa barwny potok ludzki. Wykwintne stroje, uśmiechnięte twarze, Figlarne spojrzenia. Po południu zaroiło się od wybiegającej ze szkoły dziatwy. To Warszawa przyszłości, czy raczej przyszłość Warszawy. Jaka jednakże jest jej przeszłość? Nie ta, o której już nam piszą kroniki, lecz ta, co zapisała ją w wielkiej swej księdze przyroda sama. I tę tajemniczą księgę umie już dziś odczytać uczony. Odczytał on, że teren dzisiejszej stolicy nie zawsze był lądem że kiedyś szumiały tu oceany, a na głębokości 240 metrów od poziomu dzisiejszych ulic i placów znaleziono margle kredowe, które powstały na dnie jakichś odwiecznych mórz. Również na dnie mórz, chociaż późniejszych, układały się grube warstwy piasku z ziarnami glaukonitu, a proces ten odbywał się prawdopodobnie w epoce, gdy dopiero zaczął się wypiętrzać masyw Alp i Karpat. I czego tu nie było w długim pochodzie wieków? Po słonowodnych morzach nastały jakieś jeziora słodkowodne, które wypełnione zostały przez znane pstre iły, a na nie nasuwał się parokrotnie lądolód, potężny całun lodowy o tysiącmetrowej miąższości. W odwiecznej walce żywiołów musiały ustąpić owe barykady lodowe przed zwycięskimi promieniami słońca. Olbrzymie, niesłychane masy wód topniejącego lodowca nie mając odpływu, tworzą wielkie, bagniste zastoiska, nad których brzegami powstawały piaszczyste wydmy, punkty oparcia dla pierwotnego człowieka, co za cofającą się pokrywą lodową posuwał się ku północy. Wreszcie zimne wody z zastoiska spłynęły czy wsiąkły, a siła wód płynących poczęła rzeźbić dzisiejsze kontury Tarasu Wiślanego, na którym rozbudowała się stolica. Oswobodzone od nadmiaru wód obszary w zwycięskie posiadanie brała roślinność. I ta jednak w ciągu niezwykle długich okresów geologicznych ulegała bezustannym zmianom. Były czasy, gdy rosły na Mazowszu magnolie i palmy. Były też czasy panowania drzew szpilkowych, które sączyły żywicę kamieniącą w bursztyn. Wreszcie na polodowcowych osadach poczyna rozrastać się puszcza, którą już karczuje pierwotny osadnik nadwiślański, by potem zamienić ten obszar na wykwintny park. Człowiek tak gorliwie niszczył puszczę, że całkowicie zmienił oblicze krajobrazowe okolic Warszawy. Zniknęła zupełnie puszcza jaktorowska, w której w XVII wieku jeszcze chroniono tury. Z puszczy kampinoskiej zostały tylko szczątki, a jedynie na piaszczystych, nieżyznych obszarach rozrasta się bór sosnowy z podszyciem z jałowca, wrzosu, borówek lub pierzyn. Gdzie gleba gliniasta została, tam las przeważa liściasty. Graby, dęby, a podszycie mieni się od przylaszczków, pierwiosnków, poziomek, paproci i całego tego przepięknego ludu leśnego, co szuka najdogodniejszych dla siebie warunków wegetacyjnych. Jakże bogaty musiał być tu różnymi czasy świat zwierzęcy. W zielonawych piaskach oligoceńskich trafiają się zęby rekinów na głębokości 175 metrów od powierzchni ulic, co odpowiada 90 metrom poniżej poziomu Bałtyku. Znajdowano pod Warszawą kości nosorożca, słonia, znajdowano też rogi i kości reniferów, a gęsto rozsiane szczątki tura, żubra, jelenia kopalnego są to zapewne już kości ofiar myśliwskich zapędów pierwotnego człowieka. I jeżeli podziwiać musimy te wielkie zmiany w życiu ludności na wiślanym brzegu od tej epoki, po której w urnach pozostały spalone na węgiel kości pierwotnych osadników, do dzisiejszych parków, gmachów, pałaców, kościołów, artystycznych pomników powązkowskich, to o ileż jeszcze dziwniejsze są dzieje przyrody tej części naszego kraju. Zmieniają się morza i lądy, klimat borealny i podzwrotnikowy. Lodowce i pustynie. Pokłady naszych glin, iłów, żwirów i piasków pozyskały swoisty wyraz bezcennych niekiedy dokumentów, pozwalających odcyfrować szczegóły związane z trwaniem tajemniczej jeszcze pod wieloma względami epoki lodowej. A bogactwo takich dokumentów mamy w okolicach Warszawy. Nadzwyczajne. Stanisław Małkowski. Zarówno więc Księga Przyrody, jako też i księga ludzkości na tym tarasie lewego brzegu Wisły, gdzie piętrzą się ciśmury stolicy, tyle mają interesujących kart, że do ich przeczytania nie starczy życia człowieka. Bo wieleż to lat, wiele wieków płynie codziennie to zjawisko, że w szkarłatnym płaszczu nad Warszawą omdlałe słońce gaśnie krwawo. A każdy dzień to jakaś zmiana i w przyrodzie, i w życiu ludności, i w jej dziejach, w tym dziwnym grodzie, co był i potęgą, i żałosną wdową polskiego ludu. Mimo swe długie dzieje, Warszawa nie jest najstarszym miastem w Polsce. Już nad goplańską tonią od wieków stał chmurą legend otoczony siwy stołb mysiej wieży. Już w poznańskiej katedrze spoczęły zwłoki mądrego Mieszka, co pod swe państwo zakładał przyciesi. Już do świętych relikwii pierwszego apostoła Polski szedł bosą nogą młodzieńczy syn Bazylisy Teofano, otton, cesarz, przy boku Chrobrego, gdy na środkowej Wiśle nieprzebyta szumiała puszcza, a w jej wnętrzu miały swoje dwory dawny Tur, Żubr i Niedźwiedź. Puszcz imperatory. Już na wawelskiej skale był dworzec drewniany z lipowych uwięzi na przełaj sprzęganych przez krokwie dębowe, gdzie płatwy ciosane ze stu wiecznych gałęzi strop królom czyniły nad głowę. A na środkowej wiśle nędzny dziki rybak krył się w jamie ziemnej lub w szałasie z gałęzi kleconym. Już biskup Aleksander kładł fundamenty pod swą romańską katedrę na wyniosłej tumskiej górze Płocka, gdy na środkowej wiśle mazurskie pogaństwo kwitło wśród rzadkich rybaków, łowców i bartników. Środkowa Wisła, gdzieś pomiędzy ujściami Pilicy i Narwi, była to już kresowa ziemia piastowskiego państwa. Po prawym brzegu, o parę dziesiątków kilometrów od burzliwego koryta Wisły, już siedziało wrogie plemię Jadźwingów, które srogo dawało się we znaki mazowieckiemu osadnictwu. Nędzne to były ziemie. Ucieczka występnych, co zgrzeszyli gdzieś na bogatych niwach kujawskich czy sandomierskich i musieli uciekać. Pisze o nich Marcin Gallus. Ci, którzy uszli pojmania przez nieprzyjaciół, albo nie chcieli mieszać się z rokoszanami zawisłe, Wisłę na Mazowsze uciekali rzutki to ruchliwy wytrwały a przedsiębiorczy był element to też bardzo szybko mazowsze napełniło się zbiegami i tak dalece zaludniło że rolnikami sioła dobytkiem gospodarczym pastwiska i mieszkańcami bez liku rosła każda siedziba ten rozmach osadnictwa mazowieckiego w czasach pierwszych piastów będzie cechą charakterystyczną życia Mazowsza do ostatnich momentów. Cechą charakterystyczną było też poczucie odrębności tej dzielnicy od reszty Polski. Już Łokietek złączył w całość rozdrobnione księstewka polskie, a Mazowsze jeszcze przez 200 lat utrzymało swoją samodzielność i było ostatnią dzielnicą podziałową. Tę odrębność sankcjonował niejako nawet pełny tytuł monarszy, który brzmiał Król Polski i Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki. Jak gdyby w pojęciu Król Polski nie mieściło się władanie nad Mazowszem. Nic też dziwnego, że 19 kwietnia 1794 roku, po krwawej jutrzni warszawskiej, gdy warszawski szewc Kiliński na czele wzburzonego mieszczaństwa stolicy wypędził garnizon Igolstryma, zebrany na ratuszu lud ogłosił akces obywatelów i mieszkańców Księstwa Mazowieckiego do powstania narodowego pod naczelnictwem Kościuszki, a w parę dni później ustalono Komisję Porządkową Księstwa Mazowieckiego oraz Sąd Kryminalny Księstwa Mazowieckiego. Odgrodzone bagnami od reszty państwa księstwo mazowieckie w rozwoju kulturalnym było znacznie opóźnione. Pogardliwa nazwa Ślepych Mazurów w powszechnem była użyciu w całej Polsce. Nazwa ta była kiedyś może zasłużona, bo pewne okresy kulturalne docierały tu o wiek lub dwa później niż na peryferię państwa. Na pomoście spadającym od Karpat do Bałtyku działały trzy prądy cywilizacyjne. Od wybrzeży czarnomorskich ciągnął się odwieczny szlak azjatyckiego handlu i azjatyckich wpływów. Szedł on po Podgórzu Karpackiem, a jego promieniowanie sięgało do Rusi i kończyło się u rubieży ziem polskich. Przez bruzdę pomiędzy Karpatami a Sudetami. Przez ową taką doniosłą dla Polski bramę morawską szedł wspaniały szlak kultury nadśródziemnomorskiej, a dążyli tędy kupcy, artyści, uczeni, misjonarze, niosący światło prawdziwej wiary, które to światło bladło ku północy i tonęło w gęstwinie mazowieckich puszcz. Z północy sięgały tu wpływy kultury normandzkiej, która jednak oddziaływała silnie na Pomorzan. Natomiast grzęzła już bezwładnie w potwornych trzęsawiskach nadnoteckich. Nic też dziwnego, że mazowieckie bunty Masława lub Zbigniewa, prawie w półtora wieku po urzędowym przejęciu chrześcijaństwa w Polsce, były to bunty pogan przeciw chrześcijanom. Nic też dziwnego, że Mazowsze nie przechodziło okresu humanizmu że nie tknęła go reformacja, a w architekturze przeszło Mazowsze od gotyku do baroku, nie posiadając ani jednego zabytku renesansu, tak cudnie rozkwitłego w Krakowie i Poznaniu. Uboga ziemia mazowiecka, nie ujęta w organizację państwową, a z lekka tylko dotknięta organizacją kościelną przez archidiakonat czerski, przedstawiała drugorzędną wartość w dzierżawach piastowskich. A nic może nie charakteryzuje tak dobrze jej znaczenia, jak testament Władysława Hermana, który rozporządza: Bolesław, syn mój prawy, niechaj we Wrocławiu, Krakowie i Sandomierzu, głównych stolicach państwa, zawładnie, Zbigniew, niech ma Mazowsze. Jednakże w dalszych dziejach Polski Mazowsze wysuwa się na naczelne stanowisko. Sięga po klejnot stołeczny, który kolejnością losów wszedł od Kruszwicy do Gniezna, Poznania i Krakowa, by wreszcie zasiąść w majestacie właśnie nad Środkową Wisłą, na wysokim lewym brzegu tej rzeki, o której pieśniarz Chrobrego śpiewał W jego to rękach żelaznych Wszystka Wisła od pierwszej do ostatniej fali wody swoje przelewa. Musiały więc być jakieś poważne względy, Jakieś nieugięte prawa, które sprawiły, że majestat stolicy wzięła Warszawa, o której zupełnie głucho w początkowych czasach piastowskich, a ledwie wzmianki ukazują się w ciągu trzech ostatnich wieków panowania tej dynastii. Rozdział pierwszy: Położenie geograficzne. Wśród zmiennych kolei losów ludzkich jedna zostaje niewzruszona potęga przyroda. Człowiek, który z nią walczy, który ją wyzyskuje, a zdaje mu się, że nad nią panuje, jest w istocie po staremu jej niewolnikiem, zmuszonym do poddania się. Taką potęgę mają czynniki fizjograficzne, których człowiek ani odrzucić ani zmienić nie może. Te właśnie czynniki geograficzne zdecydowały o rozwoju Warszawy, o wybiciu się jej z nędznej osady rybackiej na milionową stolicę potężnego państwa. Wyniesienie swoje zawdzięcza Warszawa swemu wyjątkowo szczęśliwemu położeniu geograficznemu. Środkową część Polski przecinają wielkie pradoliny dyluwialne, wyżłobione przez rzeki u krawędzi topniejącego lodowca. Najdłuższą z nich jest Dolina Warszawsko-Berlińska, bowiem początek jej przypada daleko za niemnem, a kończy się ona koło ujścia Renu. Przy ujściu Bugonarwi krzyżuje się ona z długą doliną środkowej i dolnej Wisły wraz z jej odnogą, doliną puławsko-pińską. Wisła, wieprz, tyśmienica, krzna, muchawiec, pina, jasiołda, pyrpeć. Już więc układ dolin dyluwialnych tworzył ich krzyżownicę około zagłębienia Wiślano-Bużeńskiego. Miasta nadrzeczne budowane są zwykle albo na zakrętach rzek, takimi są u nas Sandomierz, Koło, Grodno, albo w miejscu zbiegających się dopływów, jak to jest we Wrocławiu, Brześciu, Kijowie, Świeciu, albo wreszcie w serpentynach rzecznych, zwłaszcza zaś tam, gdzie dwa łuki rzeczne stykają się ze sobą. W takim punkcie stycznym dwóch łuków Narwi stoi Łomża, a w punkcie dwóch łuków Warty – Poznań. Jeno – że tamte łuki są małe. Narwiańskie nie liczą więcej nad 20 km w promieniu, warteńskie zaś około 40 km. Takie dwa charakterystyczne łuki zakreśla i Wisła. Jedno, że tutaj promienie łuków liczą koło 130 km długości. Łuk górnej Wisły, szeroko otwarty ku zachodowi, obejmujący szeroką fosą bogatą, żyzną i wielce urozmaiconą wyżynę małopolską. Dąży od ujścia Przemszy ku ujściu Bugonarwi. Środkiem tego łuku są okolice przedboża. Łuk Dolnej Wisły, otwarty ku wschodowi, otaczający wyżyny Pojezierza, ciągnie się od ujścia Bugonarwi do Mierzei Bałtyckich. Środek jego przypada na wyżynie Mławskiej w pobliżu Grunwaldu. Oba tak różne łuki, obejmujące zgoła odmienne krainy wytwórczości, łączą się ze sobą i stykają pomiędzy ujściami Świdra i Bugonarwi, a punkt ich zetknięcia to przez potęgę praw przyrody wykreślone miejsce na wielkie miasto, na zbiorowisko ludzkie, ku któremu muszą ciążyć oba odcinki, peryferią łuków wiślanych objęte. Najważniejszym powodem znoszenia miast w punkcie stycznym łuków jest naturalna w takich punktach kombinacja dróg lądowych i wodnych. Jeżeli bowiem ruch przewozowy wodny idzie po obwodzie koła i przebywa łuk rzeczny, to ruch lądowy dla skrócenia drogi i wykorzystania wododziałów dąży pocięciwie łuków, a w punkcie stycznym drogi te przecinają się wzajemnie. Powstaje więc krzyżownica dróg, posiadająca zasadniczo dwa szlaki wodne i dwa lądowe, skoro zaś jest ich już cztery, to z biegiem czasu i rozwojem ekonomicznym liczba owych dróg wzrasta coraz bardziej. Wtedy gród nadrzeczny wygląda jak gwiazda, od której promienisto rozbiegają się trakty handlowe we wszystkie strony świata, a do której zbiega się dośrodkowo wszelka wytwórczość bliższych i dalszych okolic. W punkcie stycznym obu łuków Wisły stoi Warszawa. Ku temu punktowi zmierzają dopływy środkowej Wisły, a więc największy lewy dopływ Pilica i największy prawy Bugonarew. W środku pomiędzy obu temi dopływami leży Warszawa. Skoro ku temu zagłębieniu wiślańsko-burzańskiemu zdążają dopływy wiślane, Przeto i działy wodne zbiegają się ku temu punktowi, a działy wodne to naturalne, odwieczne gościńce wśród podmokłych puszcz. Będą tedy okolice Warszawy ośrodkiem, do którego promienisto rozchodzą się trakty handlowe. Więc do Krakowa, jako cięciwa południowego, a do Gdańska północnego łuku Wisły, ku wschodowi na Brześć, a ku zachodowi na Poznań. Na północny wschód trakt litewski na Wilno, a na południowy wschód Trakt ruski na Lwów, na południowy zachód trakt śląski na Wrocław. Słowem Warszawa leży w gwieździe dróg. Skąd rozchodzą się dwa trakty wodne w górę i w dół Wisły oraz siedem traktów lądowych. Jest to istotnie położenie znakomite. Na rozwój Warszawy wpłynęło też poważnie jej położenie centralne w Polsce. Na pomoście karpacko bałtyckim trudno wyobrazić sobie punkt bardziej środkowy nad ten, gdzie wzniosła się Warszawa. Jeżeli wzięlibyśmy Warszawę za środek koła i rozpoczęli zakreślać kręgi koncentryczne, to wykazałaby się zdumiewająca zgodność odległości różnych miast polskich od Warszawy. Odległości brane w powietrznych liniach wskazują, że jednak oddalone są od Warszawy Ostrołęka, Siedlce, Dęblin, Radom i Tomaszów Mazowiecki. Jeżeli zakreślimy koło o większym promieniu, przekonamy się, że jednaka droga dzieli Warszawę od Białego Stoku, Brześcia, Sandomierza i Torunia. Na obwodzie jeszcze większego koła leżą Opole, Poznań, Gdańsk, Królewiec, Kowel i Jarosław. Wreszcie koło sięgające do naszych granic przechodzi przez Zakopane na południu, a Puck na północy. Na wschodzie spotyka Lwów, Pińsk i Kowno a na zachodzie Ostrawę i Lignicę. Żadne inne miasto na ziemiach polskich nie posiada tak wybitnego środkowego położenia jak Warszawa. To też nic dziwnego, że na nią spłynął zaszczyt majestatu stołecznego po Poznaniu, leżącym u zachodnich lub krakowie u południowych granic Rzeczypospolitej. Gdybyśmy za środek kreślonych kół wzięli Kraków, Poznań, Lwów czy Wilno, żadne z tych miast nie byłoby tak prawdziwym centrem. Rozdział drugi. Zaczątek miasta. Świetne położenie geograficzne spowodowało wspaniały rozkwit Warszawy. Nie mogło jednak być powodem jej powstania. W owym bowiem wielce odległym momencie dziejowym tego rodzaju czynniki nie odgrywały jeszcze roli. Czynniki, które stały się impulsem do założenia tu osiedla, musiały być wprawdzie poważne, lecz nie miały tego ogólnokrajowego znaczenia, jakie ubogą wioskę mazowiecką wysunęło na stolicę państwa. Naprzeciw warszawskiego wzgórza, ale już na prawym brzegu Wisły po praskiej stronie, znajduje się osada targówek, dawniej często nazywana targowiskiem. W tej nazwie i w tem osiedlu może należałoby szukać genezy pierwotnego osadnictwa. Osady o znaczeniu targowym powstają tam, gdzie gromadzą się różnorodne produkty do zbycia. A właśnie w tym punkcie taka wymiana różnorodnej wytwórczości miała pomyślne warunki ekonomiczne. Puszczańskie obszary pomiędzy Wisłą a Bzurą miały na zbyciu produkty życia łowieckiego i bartniczego, a więc futra, wosk, miody, grzyby, jagody, orzechy, suszone mięso. Rolnicze wsie nadpilickie słynęły z dawna ze swej wytwórczości rolniczej. Zboże, owce, jarzyny obficie rodziły się na tych błogosławionych ziemiach. Zbiegające się tu liczne rzeki, jak Wisła, Świder, Bugonarew, Wkra, Jeziorka, dostarczały na targowiska ryby świeże i suszone, a leżące w dolinach rzecznych, soczyste łąki dawały produkty hodowli koni, bydła i owiec. że zaś naprzeciw targówka ułatwioną była przeprawa przez Wisłę, przeto oba jej brzegi nadawały się do założenia osady. A dziś, po tysiącu lat, Warszawa jeszcze spożywa nadpilickie warzywa, dowożą do stolicy mleko obory z tych samych nadnarwiańskich czy nadświdrzańskich łęgów, handel rybami rozwija się u starej osady rybaki, a daleko ku bzurze i utracie szumi do dziś jeszcze Puszcza Kampinoska. Lat temu pięćset czy tysiąc ta odrębność prac i zajęć ludzkich była niewątpliwie o wiele głębsza. Były takie punkty wymiany w Czersku, Czerwińsku, Zakroczymiu, Wyszogrodzie, Sochaczewie. Był taki punkt wymienny i w Targówku. A musiała powstać siedziba ludzka i naprzeciwko, jako w wygodnym punkcie przeprawy. Rozdział trzeci. Warszawa z zapiastów. Jeżeli rozkopujemy strome zbocza lewego brzegu Wisły na terenie Warszawy. Urny grobowe znajdujemy tak na wzgórzach Belwederu, Ujazdowa, Uniwersytetu, jako też na Nowym Mieście i Cytadeli. Takie same cmentarzyska spotykamy też na Wydmach Prawobrzeżnych, oba więc brzegi Wisły nie były pustkowiem bezludnym. Natomiast ślady jakiejś organizacji administracyjnej ukazują się tu względnie późno. Istnieje wprawdzie dworzyszcze myśliwskie książęce w jazdowie, istnieje wieś Solec, posiadająca książęce składy soli, lecz o Warszawie, jako takiej, żadnych wzmianek nie ma. Książęta mazowieccy przybywają do jazdowa tylko na łowy, a stale rezydują w czersku. Gród ten dominujący nad okolicą u zbiegu czarnej i Wisły posiada zamek książęcy, kolegiatę, archidiakonat posiada parę kościołów, słynne warsztaty sukna, a liczne browary ważą tak chętnie poszukiwane na Mazowszu czerskie piwa. Czymżeż wowe czasy jest Warszawa? Stoi tam parę chatek rybackich nad samą tonią rzeczną u stóp wzgórza, gdzie rzeka podchodzi bardzo blisko przypuszczalnie tam, gdzie dziś ciągnie się ulica Rybaki. Nawet nazwy Warszawa wtedy jeszcze nie było. Osada na pewno zwała się Rybaki, Rybitwy lub Rybitwi, jak to spotykamy u nas w dziesiątkach osad rybackich nad rzekami. Dola chat na Rybakach wcale nie była godną zazdrości. Potężna, majestatyczna rzeka stokroć wspanialsza niż dzisiaj zalewała nędzne sadyby nadbrzeżne, aż wreszcie jeden z przezorniejszych rybaków zdobył się na odwagę, aby wykarczować kawałek puszczy na szczycie wzgórza, na górnym tarasie Wiślanym i tam przenieść swą chatę. W owej zamierzchłej dobie była to śmiałość zdumiewająca, bowiem odwieczna puszcza z jej tajemniczym poszumem, rykiem dzikiego zwierza i niesamowitymi odgłosami budziła paniczny strach w pierwotnym, zabobonnym człowieku, który chętniej trzymał się jasnej toni wód. Kiedy ten śmiały czyn miał miejsce, nikt nie wie i wiedzieć nie będzie. Jest to tajemnica wieków zamierzchłych. Gdzie stanęła pierwsza chata na wzgórzu możemy tylko przypuszczać? Śmiałek z rybackiej chaty poszedł najkrótszą drogą, a więc prostą ścieżką na górę, co przypuszczalnie zaprowadziło go na teren dzisiejszego nowego miasta, gdzieś może koło obecnego kościoła Najświętszej Marii Panny lub Sakramentek. Prochy prochów tej pierwszej chaty postokroć może już rozwiały nad wiatry, a o jej budowniczym coś tylko przypuszczać możemy. Jakie było jego imię, można snuć przypuszczenie, że brzmiało ono warsz, a Sadyba jego miała nazwę dzierżawczą Warszowa. Jak na przykład Hata Kowala to Kowalowa, łąka Łukasza Łukaszowa i tym podobne? Wniosek taki ma poważne potwierdzenie w tem, że wszystkie łacińskie dokumenty używają formy Warsowia, nie zaś Warszawia. A francuskie brzmienie nazwy naszej stolicy jest do dziś Warsowi, nie zaś Warsawi. Imię Warsz jest to skrót od Warcisław, jak Janusz od Janisław lub Bogusz od Bogusław. Pomysł Warsza okazał się praktycznym i rychło poczęli obok niego budować chaty krewni i przyjaciele, aż powstała duża wieś mazurska rozciągnięta w długą linię pomiędzy skrajem puszczy a stromem zboczem nadbrzeża. Koło chat zazieleniły się poletka uprawne, zakwitły pierwsze kwiaty w ogródkach, a dziewczęta warszawskie, strojne we wieńce i przepasane bylicą, pląsały przy sobudkowym ogniu w tajemniczy, mistyczny wieczór kupały. Gdy wreszcie wiara chrześcijańska dotarła nad środkową Wisłę i rozjaśniła pogańskie umysły ślepych mazurów, organizacja hierarchii kościelnej włączyła te ziemię do biskupstwa poznańskiego. I aż do trzeciego rozbioru Warszawa do tego biskupstwa należała. Te też nic dziwnego, że pierwsza wzmianka piśmienna o dzisiejszej stolicy znalazła się w akcie Boguchwała, biskupa poznańskiego w roku 1251. Jest już wtedy kościół na solcu. Jest zamek książęcy w jazdowie, a wieś książęca rozwija się pomyślnie. Dworzyszcze jazdowskie, dokąd książęta z Czerska przybywali na łowy, przeżyło krwawe dni w roku 1262. Nagły napad Rusinów i Litwinów chwyta księcia Ziemowita, pozbawia go życia, a syna jego, Konrada, uprowadza do niewoli. W dwadzieścia lat później, w domowej wojnie Ziemowitowych synów, dworzyszcze w jazdowie znów złupiono i spalono. Wtedy Konrad II decyduje się wznieść inną, potężniejszą rezydencję i wybiera wyniosły brzeg Wisły nad osadą rybacką, a jednocześnie postanawia stworzyć miasto, co zresztą już planował jego ojciec, książę Ziemowit, gdy w akcie z 1254 roku wzywał: Niech przybywają goście każdego narodu pewni, że wolni od wszelkiej służebności używać będą praw takiej prowincji lub miasta jakie sami sobie wybiorą. Był to pierwszy wabiący głos syreny warszawskiej. Tragiczna śmierć Ziemowita w dworzyszczu na Jazdowie przerwała te plany. Uskutecznia jest syn, udzielając miastu Dobrodziejstw samorządu na prawie chełmińskim. Mazowiecka wieś ciągnęła się długim pasmem nad brzegiem Miasto zaś musiało być zwarte, skupione koło ośrodka rynku, opasane murami, to też warszową wieś pozostawiono nietkniętą, a w górę od niej nakreślono plan miasta. Mury otaczały miasto półkolem, kończąc się nad zboczem brzegu wieżą Dworzańską na południu, a Mieszczańską na północy. Wreszcie książę Janusz Starszy w 1379 roku zamknął pas fortyfikacji, wzniesieniem murów od strony Wisły pomiędzy obu wieżami. Na kartach polityki międzynarodowej ukazuje się Warszawa w roku 1339, kiedy wyznaczeni przez papieża delegaci, Galacht de Schacht i Piotr Sansi, przybyli do Polski celem sprawowania sądu nad krzyżakami. Protokół wstępny pochlebnie wyraża się o nowym mieście mazowieckiem. Zważywszy, iż książę wraz z dworem swoim tu zazwyczaj rezyduje, iż bywają sądzone tutaj sprawy przez księcia, równie jak przez sąd dworski, a zaś sprawy kościelne rozpatrują osoby duchowne, mając także na względzie łatwy i bezpieczny dostęp do miasta, które otoczone jest murem i gdzie wszelkie potrzeby zaspokajane być mogą, a i gospody wcale są przyzwoite i pewne. Wreszcie, ze względu, iż dzięki sprawiedliwym rządom księcia żaden obcokrajowiec nie dozna w Warszawie przykrości, postanowiono tu właśnie sąd odprawować. Na ten akt międzynarodowego znaczenia zjechało niemało gości, jak Janisław, arcybiskup gnieźnieński, biskupi Płocki, Poznański, Lubuski, dwóch opatów i wielu dygnitarzy świeckich. W aktach tego procesu już zjawiają się Bartłomiej, wójt warszawski. Hanko, rektor szkoły miejskiej, trzech kapelanów książęcych i kapelan wójta. Wszystko to świadczy o potężnym rozmachu życiowym nowej placówki, liczącej wówczas zaledwie parę dziesiątków lat. Rozwój Warszawy szedł tak szybko, że już w roku 1406 Wojciech Jastrzębiec, biskup poznański, przynosi kolegiatę z upadającego Czerska, motywując to dużym napływem ludzi, a zwłaszcza cudzoziemców do Warszawy. Zamknięte pierścieniem murów miasto zaczyna się już dławić i dlatego nadmiar ludności wyrzuca na przedmieścia. Rozwija się przedmieście Czerskie, później zwane Krakowskiem, ku południowi, a północne przedmieście Freta rozbudowuje się tak szybko i wzmaga się w ludność, że zachodzi potrzeba nadania praw miejskich dla jego mieszkańców. W 1414 roku powstaje miasto Nowej Warszawy. Również na prawie hełmińskim, i odtąd właściwie są dwa miasta, stare i nowe, pod władzą oddzielnych burmistrzów i osobnych rad miejskich. Dwa klasztory, Augustianów i Bernardynów, pozostawili piastowie po sobie. Wybitną postacią panującą był książę Janusz Starszy, panujący przez lat 50, aż do roku 1429, dający Warszawie różne ulgi i przywileje dozwalające mieszczaństwu rozwinąć handel, bogacić się i podnosić w kulturze. Jednakże samodzielność Mazowsza ma się ku końcowi. Jeszcze sto lat po Januszu Starszym władają w Warszawie mazowieccy piastowie, lecz w 1526 nadchodzi moment tragiczny dla tej rodziny. Książę Janusz Młodszy, młody, zdrowy, tęgi młodzian, zaledwie dwudziestoletni, schodzi ze świata bezpotomnie. Ostatni męski potomek mazowieckiej linii piastowskiej ginie, a jego państwo traci niepodległość i wchodzi w skład ziem korony polskiej. Zaiste tragiczne to było owo wygaśnięcie panów ostatniej w Polsce samodzielnej dzielnicy. Po księciu Konradzie Rudym zostało dwie córki i dwóch synów. Z córek jedną wydano za mąż za Batorego do Siedmiogrodu, a w Warszawie zostali Stanisław, Janusz i Anna Mazowieccy. Konrad zawarł jeszcze z Kazimierzem Jagiellończykiem traktat dynastyczny na przeżycie, tak częsty typ aktów politycznych średniowiecza. Jeżeli wymrą Piastowie, Mazowsze pójdzie do korony. Jeżeli zaś wygasną Jagiellonowie, to mazowieccy Piastowie uwieńczą są skroń koroną chrobrego. Zeszli ze świata i Konrad Rudy, i Kazimierz Jagiellończyk, zostawiając w obu rodzinach dzielne potomstwo. W roku 1518 objął tron mazowiecki książę Stanisław, starszy syn Konrada Rudego, lecz w sześć lat potem głucha wieść obiegła mazowsze, iż młody, 24 lata liczący książę, umarł nagle w pełni sił. Pomawiano jakąś kobietę o otrucie młodego księcia, lecz zdarzenia te okrywa do dziś całą tajemnicę. Tron książęcy po bracie objął młodszy brat Janusz ale i jego nie oszczędziło tragiczne fatum nad piastowskim rodem ciążące. Po dwuletnim panowaniu w sobotę 10 marca 1526 roku skonał na Zamku Warszawskim ostatni potomek piastowskiego rodu, a król Zygmunt Stary zażądał spełnienia traktatów i przekazanie Mazowsza koronie polskiej. Jednak Anna, siostra obu ostatnich piastów, obejmuje rządy, tytułuje się księżną z Bożej Łaski, a nawet jedyną księżną dziedziczką Mazowsza. To oburza Zygmunta. Ani w swojem, ani w imieniu korony od zasadniczych praw odstąpić nie może i nie chce. Aż wreszcie po półrocznych pertraktacjach w dniu 25 sierpnia 1526 roku wjeżdża król polski w mury stolicy Ostatniego Dzielnicowego Księstwa. Rozpoczęty przez Łukietka proces scalania dzielnic kończy Zygmunt Stary tym uroczystym wjazdem warszawskim do Mazowieckiej dzielnicy. Ostatni Piastowie spoczęli w Katedrze Świętojańskiej, a ten monumentalny gmach to żywy pomnik dziejów Warszawy. Na ścianie prezbiterium Świętojańskiej Katedry całe dzieje kościoła spisano. Kościół świętego Jana z Kaplicy Zamkowej Książąt Mazowieckich na parafialny w XIII wieku zamieniony, w roku 1370 przez Janusza I, księcia mazowieckiego, do dzisiejszych rozmiarów rozszerzony. W roku 1402 przeniesiony z Czerska kapitułą i tytułem kolegiaty ozdobiony. Roku 1797 do godności kościoła katedralnego podniesiony. Roku 1817 metropolitalnym zamianowany. W tej świątyni odbył się sąd delegatów papieskich, co rozpatrywali spór pomiędzy Kazimierzem Wielkim a Krzyżakami. Tu żałobne obchody zamykały dzieje ostatnich latorośli piastowskiej dynastii. Tu skazalnicy jak prorok złotousty skarga błyskawicą Olśniewa i przeraża gromem. Tu w majowy wieczór Tedeum w farnym grzmi kościele na Polskę głośne a tłumy wylewające się na ulicę wołają Wiwat Król, Wiwat Konstytucja. Tutaj na hajami rozpędzano tych ekstatycznych patriotów, co w zaraniu styczniowego powstania śpiewali błagalnie Boże, coś Polskę. I tu śpiewano te deum, gdy z Warszawy jak kamień spadł muński ten straszny całun niewoli. Tu z ziemi helwetów przywieziono zwłoki autora trylogii, tu obok ostatnich piastów spoczął pierwszy prezydent odrodzonej Rzeczypospolitej, Gabriel Narutowicz. Kronika dawnej Fary, a dziś Archikatedry Świętojańskiej, to kronika wielu stuleci polskiego bytu, naszych tragedii i naszych triumfów. Ma Fara swoich piewców i swoich malarzy, ma swych badaczów i swych wiernych. Już w 1643 roku Jarzębski pisze, że kościół farski jest nadobny, wielki, w ozdobny, cymborium i szczelnice od złota i kazalnica. Tam ci leżą mazowieckie książęta. Tam królewskie baldachimy rozciągają się nad chrzciny. Tam jest ganek z okienkami dla królestwa z firankami, gdzie swe modły odprawują, Panu Bogu się sprawują. Istotnie... Samo prezbiterium jest już historią kościoła. Po lewej stronie pomnik ostatnich książąt mazowieckich, po prawej właśnie był ów ganek z okienkami, zmieniony przy ostatniej przebudowie na balkon gotycki z poprzedniego zrobionego z polecenia Anny Jagielonki. Wielki ołtarz zbudował Zygmunt III, a nawet syncerze Gdańscy sportretowali go tutaj w postaci świętego Zygmunta króla Burgundii. Po obu stronach prezbiterium dwie galerie dla muzyki kazał urządzić Władysław IV, a stale pod nimi są fundacją Jana III i jego małżonki. Kunsztowny zegar nad Zakrystią jest typowym okazem XVIII wieku, a antepedium z głowami apostołów św. Piotra i Pawła fundowali chłopi polscy po powstaniu. Tak więc od ostatnich piastów po dzień dzisiejszy, gdyż obok prezbiterium postawiono pomnik ku chwale poległych w walkach, mamy tu dzieje narodu w dziejach kościoła. Ostatnia przeróbka dokonana przez Iczkowskiego około 1836 roku zmieniła zarówno wnętrze, jako też i zewnętrzne lica świątyni. Architekt wszystko przerabiał na angielski gotyk, którego był bezwzględnym wielbicielem. Świątynia zyskała na powadze, ale straciła na jakimś cieple wewnętrznym. Najmniej przeróbka dotknęła kaplicę Najświętszego Sakramentu, Pana Jezusa i Matki Boskiej. Cudowny Chrystus w kaplicy, zwany Chrystusem Baryczkowskim, odbiera najgłębszą cześć mieszkańców stolicy, a zwłaszcza dzielnicy staromiejskiej i flisów, prowadzących tratwy po Wiśle. Na tłum prostaczków, co się doń zbliża, na dostojniki starej Warszawy smutnym wejrzeniem ze swojego krzyża spogląda Chrystus, cichy i krwawy. Kaplice Matki Boskiej ma w swej opiece bractwo założone jeszcze za króla Stefana, zwane archikonfraternią literacką. Jest tu w ścianie wmurowana przepyszna tablica brązowa, poświęcona pamięci Boboli, wybitnego rycerza z czasu wojen szwedzkich. Portrety Jana III i Michała Korybuta to jedyne pamiątki, jakie po królach tu pozostały, a kończy je biały, marmurowy medalion Stanisława Augusta. Dziś nowe pamiątki przybyły katedrze to sarkofag Henryka Sienkiewicza i grobowiec pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Narutowicza. Z pomników w Nawach Kościelnych na pierwsze miejsce wybija się pseudoklasyczny pomnik Stanisława Małachowskiego, marszałka Sejmu Czteroletniego. Według projektu Tordwalcena wykonał ten pomnik Laboulaire, a wzruszający napis położono na cokole pomnika Przyjacielowi Ludu. Bardzo sympatyczne są tablice grobowe Dekertów, ojca i syna. Ojciec Jan Dekert, nazwany jest na pomniku pierwszym stanu miejskiego przewodnikiem i obrońcą. Jan Dekert, syn po śmierci rodziców, był za dziecię ludu przybrany. Widziała nasza katedra obrzędy koronacyjne Marii Ludwiki, Eleonory, Leszczyńskiego i Stanisława Augusta. Ostatnimi czasy w naszej świątyni przyjmował konsekrację biskupią Achilles Ratti, nuncjusz apostolski w Polsce, a potem papież. 11. Rozdział czwarty. Anna Jagielonka. Po wygaśnięciu piastów ich władania dostała w oprawę królowa Bona. Królowa matka trzyma za swoje wiano księstwo mazowieckie tak obszerne jak Czechy lubo nie tak donośne, pisał do cesarza jego poseł Herberstein. Aby powiększyć donośność Mazowsza, gospodarna Włoszka sprowadza tu warzywa drzewa owocowe, sadzi winnice, nabywa słynne ogiery boloneńskie, naprawia zamki, buduje słowem, we wszystkim widać jej zabiegliwą gospodarkę. Na warszawskim zamku trzy zachukane królewny: Zofia, Anna i Katarzyna zamieszkują ze swą energiczną matką. Zofia wychodzi za mąż za Henryka księcia Brunszwickiego, a 1 lutego 1556 roku królowa matka po 38 latach pobytu w Polsce opuszczała syna, córki i kraj bez łzy wokół, nawet z uśmiechem na ustach. Dwie opuszczone królewny zostały na zamku warszawskim, obdartym nawet z obić przez chciwą matkę. Nawet futerka panien dworskich, nie mówiąc już o srebrach stołowych, uwiozła włożka za Alpy. Marszałek dworu królewien pisze do Zygmunta Augusta, Niech król jego mość każe kupić nieco futer lisich dla panien, które są przy jego siostrach, albowiem te, których używały dotychczas królowa jej mość zabrała do Włoch. Niechby król jegomość pomyślał o srebrach dla królewien, bowiem po wyjeździe matki prócz nalewki i miednicy po ojcu nic więcej nie mają i łyżki jednej srebrnej córkom nie zostawiła, na cynie jadają. Parę lat potem królewnę Katarzynę pojął Jan książę Finlandii, a na warszawskim zamku została aż do swej śmierci Anna Jagielonka, ostatnia gałąź jagielońskiej rodziny. Jak tu w Warszawie zakończyła się dynastia piastowska, tak też i jagiellońska linia się tu skończyła. Ale już pobyt żony i córek Zygmunta Starego rzuciły niejako fundamenty pod rezydencjonalne znaczenie Warszawy. Anna, jako żona Batorego, mogła mieszkać na Wawelu, jednakże przekładała swe warszawskie zacisze. Sejm lubelski przy zawieraniu Unii z Litwą wyznaczył Warszawę na miasto sejmowe. Na polach Woli miały się odbywać elekcje królów. Przez Wisłę zbudowany most, wspaniałym nakładem i cudną sztuką, na piętnastu ostojach, po trzy tysiące złotych każda. Ową kunsztowną robotę prowadził mistrz Erasm z Zakroczymia, a królowa Anna kazała obwarować to przedmurze najbezpieczniejszym ogrodzeniem ceglanem. Jak ważnym zdarzeniem musiał być dla Warszawy ufnowy most na Wiśle, Najlepiej stwierdza zainteresowanie się nim Kochanowskiego. W zbiorze fraszek dwie z nich poświęcił Mostowi Warszawskiemu. Ten to jest brzeg szczęśliwy, gdzie na czasy wieczne Litwa i Polska mają sejmy mieć społeczne, a ten, który to wielkim swym staraniem sprawił, aby więc już żadnego wstrętu nie zostawił, Wisłę, która nie zawsze przewoźnika słucha, mostem spętał, brud wielki, ale droga sucha. To też Jan z Czarnolasu zapowiada dawnym przewoźnikom, A ty śpi przewoźniku, nie dbając na goście, Byś i darmo chciał przewieźć, Ja wolę o moście. W innej jeszcze fraszce pisze Kochanowski — Nalazł fortel król August, jako cie miał pożyć, Bo krom wioseł, krom promów, już dziś suchą nogą Twój grzbiet nieujeżdżony wszyscy deptać mogą. Most warszawski wzdumienie wprawiał Przybyszów. Orzelski nazywa budowę arte admirabilis, a Jagiellonkę napełniała duma, że ukończyła pomyślnie projekt braterski. Z dziecięcem prawie zadowoleniem pisze Anna do swej siostry Zofii Brunszwickiej. Byłoby waszej królewskiej mości na co patrzeć, jako jadą przez most, chociaż jeszcze niedorobiony. Była obawa, żeby nie zawleczono ognia na ten drewniany most, więc Jagielonka kazała wznieść murowaną wieżę od strony Warszawy, a na tej wieży umieszczono tablicę spiżową, 1582 rok, opiewającą dzieje budowy. Tablica z wieży mostowej, zwanej później Prochownią, wyraźna i czysta, jakby dziś wyszła z odlewni, przechowuje się w Muzeum Narodowym. Szkoda, że przed laty, gdy wyjmowano ją z wieży, przez niedbalstwo rozbito ją z jednej strony. W kolegiacie świętojańskiej urządziła Anna Balkon, połączony z zamkiem. Tam rodzina Monarsza słuchała nabożeństwa. 9 września 1596 roku w skromnej konacie warszawskiego zamku zmarła ostatnia Jagielonka. W trzy tygodnie później wyruszył do Krakowa kondukt pogrzebowy ze zwłokami królowej szło najpierw pięćset ubogich ze świecami w ręku za nim mieszczanie i rzemieślnicy warszawscy z pochodniami dalej uczniowie szkół warszawskich z krzyżem następowali dalej bernardyni od świętej Anny i augustianie od świętego Marcina a za nimi kanonicy od świętego Jana trzech senatorów w żałobie niosło za nimi koronę jabłko i berło Wóz pogrzebowy z ciałem ciągnęło osiem koni w czarnych kapach z barwistymi herbami, a czterech magnatów niosło rogi królewskiego płaszcza z czarnego aksamitu. Za trumną szedł król prowadzony przez dwóch marszałków oraz damy dworu królowej z dworzanami. Niezmierzone tłumy ludu towarzyszyły orszakowi, odprowadzając go przeszło dwie mile włoskie aż za ogrody królewskie. Taką relację z pogrzebu Anny Jagielonki pisał nuncjusz, kardynał Gaetano. Nigdy jeszcze zachukana córka Bony nie wyjeżdżała z takim przepychem z Warszawy jak w majestacie śmierci i końca swego rodu. Pogrzeb ten był także zamknięciem pewnego okresu w dziejach Warszawy. Skończyły się małe, partykularne kłopoty i życie mazowieckiego miasteczka, a odsłoniły się nowe horyzonty o wiele wspanialsze od poprzednich zapowiadające niebywały rozkwit siedziby Warsza. Losy nie były zbyt życzliwe dla ostatniej Jagielonki. Do brata dostępu nie miała, a gdy 19 czerwca 1572 roku Zygmunt August w obawie przed zarazą morową wyjeżdżał na Litwę, nawet nie chciał się pożegnać z siostrą. Król był wtedy już tak chory, że sporządzono wóz, na który wraz z łożem go wniesiono. Nim wyruszono w drogę, oboźny Karwicki rzekł. Miłościwy królu, a więc tak wasza królewska mość odjedzie stąd z królewną się, jej mością, siostrą swą nie pożegnawszy. Ba, miłościwy królu, umrzeć jej chyba od żalu przyjdzie. Każ jej wasza królewska mości, przyjść do siebie, bo ona o to waszą królewską mość, łzy wylewając prosi. Król pomilczał trochę, wreszcie rzekł, każcież jej przyjść. Przyszła królewna z płaczem przeprosiła króla, a król oddał jej spisany testament, kilka słów do niej rzekłszy, jak pisze obecny przytem Górnicki. A więc tylko kilka słów, a w trzy tygodnie potem na knsznyńskim zamku wydał ostatnie tchnienie, ostatni z Jagiellonów. Na ziemiach osieroconej Rzeczypospolitej pozostała tylko jedyna gałązka Jagiełowego pnia. Pogrążona w żałobie na warszawskim zamku, Anna Jagielonka. Od tego dramatycznego pożegnania jagiellońskiego Rodzeństwa, jeszcze ćwierć wieku Anna miała przebyć na zamku dawnych książąt mazowieckich. Zamek ten otoczyła ona blaskiem koronnej panującej pani i położyła fundamenty pod jego rezydencjonalny charakter. Pobożna, cicha, skromna, prześladowana przez losy ostatnia Jagielonka jest tak ciekawym typem, a tak mało przez Warszawian znaną i ocenianą, że słuszną jest rzeczą poświęcić jej dłuższą uwagę. Zachukana córka, lekceważona królewna, poniewierana siostra, miała Anna życie niezbyt znośne podczas panowania brata, gdyż nie brakło i wtedy dotkliwych obelg. Nieutulony po stracie Barbary, król szukał zapomnienia, a zawładnęła nim mieszczka warszawska, Giżanka, którą Zygmunt ulokował na zamku, a więc pod jednym dachem z królewną. Giżanka z dzieciątkiem siadywała w oknie zamkowym, dygnitarze składali jej wizyty, rozmyślnie pomijając Annę. Przestał bywać u niej prymas, przestali senatorowie. Miły bracie pisał Krasiński, który za poparciem Giżanki został biskupem krakowskim. Chcesz li łaskę jego królewskiej mości mieć, nie bywaj u królewny. Finanse Anny też były smętne. Obdarłam się, jak ubożuchna kobieta, nie mam przyzwoitej służby. Pisze Anna siostrze Zofii Brunszwickiej, a innym razem pisze. Sam koło mnie wielki niedostatek. Podobno przyjdzie mi zastawić co swego. Rozumie wasza królewska mość, pisze innym razem do siostry. Jaką żałość serdeczną mam, iż czasem nie ma co jeść. A Giszanka triumfowała. Miała wtedy pięćdziesiąt tysięcy czerwonych złotych, klejnoty, perły, a rozzuchwalała się coraz bardziej. Dziw, jako się ta Warszawa nie zapadnie dla grzechu jej, pisała królewna. Sprawa pogorszyła się znacznie podczas bezkrólewia, bo panowie Rada, niby chcąc roztoczyć opiekę nad królewną, w rzeczywistości czynią z niej niewolnicę, wymagając od niej bezwzględnego posłuszeństwa. Panowie Rada, opiekę są nad osamotnioną królewną, rozpoczęli od rozgrabiania jej majątności. Biorą wszystkie mienie, a komu innemu dają nasze własne, co nam rodzice dali. Na ostatek i stada biorą i chcą wziąć wszystko bez woli naszej. Położenie królewne było prawdziwie dramatyczne. Około mnie wielki niedostatek. To wszystko jest winą jak korony, tak i księstwa. Żali się siostrze, osierocona córka Zygmunta i Bony. Zbliżała się elekcja pana na osierocony tron jagielloński. Aby mieć rozwiązane ręce do intryk. Panowie Rada kazali Annie usunąć się z Warszawy do Pioseczna. Dworzysze w Piosecznie, 17 kilometrów od Warszawy, nie było należycie zabezpieczone. W komorze przyległej do sypialni królewny woda w konwiach zamarzała. Zdana na łaskę i niełaskę panów Rady jest Anna pionkiem w ich ręku. Po śmierci jego królewskiej mości, mego miłościwego pana a brata, pomykam już szósty raz ku Warszawie. A tymczasem starosta Czerski, pan Zygmunt Wolski, zagarnął królewszczyzny błonie, Pioseczno i folwarki warszawskie, odgrażając się, że królewny nie tylko do Warszawy, ale nawet dziesięć mil przed Warszawę nie dopuści. Nie tylko majestatu królewskiego, ale nawet subtelnej delikatności względem kobiety, panowie Rada nie szanowali. Takem jest utrapiona w tem sieroctwie, iż i lata moje głoszą w Radzie, prawiąc, Jakaby nam pociecha była, ona potomstwa w mieć nie może, bo tyle lat ma. O małżeństwo Anny toczą się zaciekłe spory na polach elekcyjnych woli, dokąd ściąga drobna szaraczkowa szlachta podlaska i mazowiecka. Ci elektorzy, drałujący na bosaka z kobiałką na grzbiecie Spodu, Różana, Łukowa czy Przasnysza, orientujący się w sprawach politycznych tak, że uczą ich panowie rada, by wołali Gaweński na Wazeliusza lub Badura na Siedmiogrodzkiego wojewodę, ta ciemna fanatyczna brać zagonowa szeroko roztrząsa zalety i wady ostatniej Jagielonki. Przeżywszy jedną taką elekcję z dumą woła Anna Wolałabych śmierć niż tego więcej. Ale z gryzotami królewnej utwierdza się stołeczny charakter Warszawy. Sejm lubelski 1569 rok wyznacza Warszawę na miejsce Sejmów obojga narodów. Jeżeli do tego postanowienia doda się wyznaczenie woli na miejsce elekcji, to już jeden krok tylko do koniecznej konsekwencji przeniesienia stolicy z Krakowa do Warszawy. Po mazowieckich piastach, co rybacką wioskę wynieśli do godności miasta, najwybitniejszą postacią, turującą dalszy jego rozkwit, była niewątpliwie Anna Jagielonka. Warszawa winna pamiętać, jak wiele ma do zawdzięczania tej, która cnotami swemi zamknęła jagiellońską krew, tej, co była ludu swego ozdobą, ostatniej Jagielonce. Mały, skromny, w większej części drewniany zamek mazowiecki wystarczał zupełnie cichej, sponiewieranej przez los kobiecie. Ani obejmujący mazowsze dla korony polskiej Zygmunt Stary, ani jego swarliwa małżonka dla Zamku Warszawskiego nic nie uczynili. Ale czemże był ten skromny zamek nad Bugajem w stosunku do przepychu i majestatu Wawelu? Tego przepychu nie dosięgnie on nigdy, ale też i na przyszłą rezydencję monarszą się nie nadaje. Dopiero wolą syna Katarzyny Jagielonki, co też z tego zamku szła na swą ciernistą drogę księżnej Finlandii, wolą Zygmunta Wazy wzniesie się tu gmach godzien Monarchów. Rozdział 5. Przeniesienie stolicy. Rok 1596 nie przyniósł kłopoty Zygmuntowi III. Umarła ciotka. Królowa Wdowa, istota której niewątpliwie zawdzięczał koronę, a jednocześnie przepyszna królewska rezydencja na Wawelu spłonęła. Pono król Zygmunt zabawiał się alchemią i spowodował w zamku pożar, który trwał prawie tydzień. Rodzinę królewską rozlokowano po pałacach pańskich lub po kamienicach mieszczan krakowskich. Zygmunt, marzący o koronach państw skandynawskich, z Krakowa miał dość daleko do terenu swych aspiracji dynastycznych. Decyduje się więc stolicę przenieść nad środkową Wisłę, w czym bardzo utwierdza go nuncjusz apostolski, aby odsunąć dwór od wpływów innowierców stanowiących potężne stronnictwo w Krakowie. Natomiast Warszawa wcale okresu nowinek wyznaniowych nie przechodziła. Ostatni piast wydał dekret zabraniający innowiercom osiedlania się w granicach Mazowsza, a szlachta mazowiecka groźnie obiecywała nie szablami, ale kijami przepędzać heretyków. Wiele więc powodów złożyło się na to, że stolicę z Krakowa przeniesiono do Warszawy, a król Zygmunt rozpoczął budowę zamku. Skromny zamek mazowiecki, odpowiedni dla udzielnych książąt lub cichej skromnej pobożnej Jagielonki, nie mógł służyć dla potężnego króla, którego włości sięgały prawie do miliona kilometrów kwadratowych, czyli były największym państwem ówczesnej Europy. Wznosi więc Zygmunt ów do dziś istniejący pięciokąt zamku, tworząc wspaniałe sale, teatr, kaplicę, słowem rezydencję godną potężnego monarchy. Za osobą króla ciągnie do Warszawy dwór, który dla braku pomieszczeń buduje sobie pałacę, w wielu wypadkach biorąc pod budowę najpiękniejszy teren w mieście, a mianowicie strome zbocze lewego brzegu Wisły. Stają więc szeregiem wspaniałe pałace z podjazdem od krakowskiego przedmieścia z ogrodem staczającym się po zboczu wzgórza i zabudowaniami gospodarczymi na Powiślu. Trzy gmachy rezydencjonalne stają na tej linii. Zamek, Pałac Kazimierowski i Zamek Ujazdowski. Ten ostatni musiał być już i dawniej obszernym, skoro można było tu w 1578 roku wystawić Kochanowskiego odprawę posłów greckich wobec kanclerza Jana Zamojskiego i królowej Anny. Przez całe panowanie dwóch pierwszych wazów miasto rozwija się wspaniale. Zygmunt sam był artystą, a Władysław IV ostatnim z królów polskich w wielkim stylu. Powodzenie oręża polskiego w wojnie z Moskwą, wzięcie Wasyla Szujskiego do niewoli i tego rodzaju pomyślne fakty podnoszą stolicę. Jakże imponujący musiał być widok, kiedy w dniu 29 października 1611 roku od domu wybitnego kupca warszawskiego i gdańskiego Jerzego Burbacha, Zmokotowa ciągnęła przez całe miasto poszustna karoca, zaprzężona w białe konie, a w karocy siedział hetman żółkiewski z carem Wasylem i dwoma jego braćmi. W tronowej sali otoczony senatorami zasiadł król Zygmunt obok królowa jejmość z dziećmi i dworem. Szedł przez całą salę car Wasyl, a przed tronem zdjął szyk futrzany z głowy. A królowi polskiemu pokłon niski uczynił. Padli na kolana bracia carscy, głowami o ziemię tłukli, a płakali. Było to widowisko dziwne i litość wzbudzające, piszą współcześni akt tak sławny, wielki i nigdy w Polsce nie widziany. A wielki bohater żółkiewski przedstawiając królowi tych jeńców tak wzniosłą sali tronowej miał mowę: Piękną to jest rzeczą, najjaśniejszy panie, pokonać nieprzyjaciela jeszcze piękniejszą, okazać pokonanemu litość i przebaczenie. W dwa tygodnie później zasiadł Zygmunt na tronie przed Bernardynami, by przyjąć hołd lenniczy od elektora brandenburskiego. Jan Zygmunt Hohenzollern ukląkł przed królem, rękę położył na Ewangelii Świętej i przysięgał, że będzie wierny i posłuszny najjaśniejszemu monarsze, przyrodzonemu swemu panu i będzie się starał o honor, godność i pożytek tak króla, jako i królestwa polskiego. Bywały dumne chwile na placach Warszawy. Majestat stolicy wielkiego państwa podziwiają cudzoziemcy. Już Jerzy Braun, geograf z Kolonii, most Anny Jagielonki uważa za arcydzieło sztuki budowniczej. Nie masz miasta nie tylko w Polsce, ale w całej Sarmacji, które by się z Warszawą porównać mogło, pisze Braun, a Włoch Mukante notuje Stoi Warszawa w pięknem położeniu. Obszerne i piękne posiada przedmieścia, a koło miasta widać mnóstwo pięknych ogrodów z wybornymi owocami. Przepych miasta, jego pałaców, ogrodów, kościołów w roku 1643 posiadamy w ciekawym poemacie opisowym pod tytułem Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy z okolicznościami jej. Dla kompanii dworskiej przez Adama Jarzębskiego muzyka Jego Królewskiej Mości Budowniczego Ujazdowskiego, wydany roku pańskiego 1643. W Zamku Królewskim Jarzębski opisuje, że jest tam ściana sadzona, jak zwierciadło wygładzona, od marmurów rozmaitych. Sala, gdzie komedyje odprawują, dostatek w niej bywa gości malowanie co się działo w Moskwie a cały zamek wielkim kunsztem budowany podnosi przepych pałacu Kazanowskich gdzie jest wszystko kształnie a modo z cudzoziemska piłko modo a teraz piękny skąd ledwie że nie na pół świata mazowieckiego powiata z tej altany widzieć możesz obaczyłem galerią i wszelką galanteryją obrazów pełno po stronach Nawisłem prospekt ucieszny a do Wina... Bareła w garniec trzydzieści szczero-srebrna, pod nią koła, bachus siedzi na niej w wieńcu, fontanna w pół izby stawa, ta gościom wina dodawa. Odrzwia pyszne z marmuru, dalej zacna libraryja, posadzki z pięknych kamieni. Sześćset trzydzieści wierszy poświęca Jarzębski cudom Pałacu Kazanowskiego, który wzdumienie też wprawił francuskie damy dworskie, Marii Ludwiki ale i inne pałace pańskie pełne są wielkiego przepychu nie pisze srebra dostatków obicia i złotych statków u hetmana koniec polskiego obicia świetne bławatne z różnych jedwabiów udatne u pana denhofa wojewody sierackiego. jakie obrazy posągi jakie gobeliny marmury u pana osolińskiego kanclerza wielkiego koronnego stajnie na koni 40 u Lubomirskiego. W szkatułach klejnoty drogie, diamenty świetne, srogie, u pana podskarbiego Daniłowicza. Słudzy szumno od bławatów, soboli, rysiów, szkarłatów, u księcia Radziwiła Podkomorzego. Najwięcej jednak wspaniałości obok zamku posiadają rezydencje królewskie, jak pałac Kazimierzowski z ptaszarnią, brązowanymi posągami. Tu Herkules Nesa dusi, a on mu podlegać musi. Tam koń stoi urodziwy, wąż go spodku kąsać dziwy. W ogrodzie jelonkowie, daniniałkowie, żurawie, łabędzie z gęsiami dzikimi spójnie. Fontanna z Neptunem, widzę konia kamiennego. Wpadnę na delfino ryba, a niżej stoi chłopiątko. Konie z Włoch, z Turek. W Ujazdowskim Zamku cztery lwy generalne obicia niderlandzkie, konterfety różne monarchów, a w ogrodzie jelenie, króliki, sarnięta, w sadzawkach ryby pływają, taszęta wdzięcznie śpiewają. Figowanie nisko w ziemi, wszędzie przepych istotnie królewski, aż zachwycony autor w ekstazie woła: Nie masz nad króla polskiego. Prawie że królewski przepych roztoczył w swoim słynnym pałacu Stanisław Dobrogost Krasiński wojewoda płocki, którego portret przez flamandzkiego mistrza Josta Egmonta robiony zdobi rodzinną galerię ordynacji krasińskich. Wspaniały ten pałac, nabyty za Stanisława Augusta na rzecz państwa, zwany był pospolicie Pałacem Rzeczypospolitej. Obecnie jest on siedzibą najwyższych władz sądowych. Niemałym przepychem lśnił i Pałac Paców, dawniej Czartoryskich na Miodowej, a obecnie siedziba Sądu Okręgowego. Był to ten pałac, co wywołał pospolite przysłowie wart pałac paca, a pac pałaca, chociaż niektórzy krajoznawcy twierdzą, że była to mowa o głośnym pałacu paców w dowspudzie. Parę stuleci budowało pałace Warszawy, parę stuleci je bądź to przerabiało, bądź burzyło zupełnie. Padł pałac Bielińskich na Królewskiej, gdzie dziś sterczą kamienice czynszowe. Na gruzach pałacu Tarnowskich stoi dziś hotel Bristol. Pałac Jabłonowskich zajęto na ratusz, a dopiero teraz otaczają opieką gmachy zabytkowe. Rozdział 6. Mieszczaństwo warszawskie Kiedy przez ziemię polskie ciągnął się ruchliwy gościniec handlowy, dający obfite zarobki kupcom Kamieńca, Lwowa, Krakowa lub Wrocławia, gminy tych miast stanowiły ośrodki przyciągające dla sprytnych i przedsiębiorczych przybyszów tak z zachodu, jako też i ze wschodu Europy. Niemcy, Grecy, Szkoci, Włosi, Ormianie tworzyli barwną mozaikę mieszczańską, śmiałą i dzielną, ale tak mało polską, że aż mogło dojść do buntu Alberta, wójta krakowskiego, który nie chciał wpuścić Władysława Łokietka w mury stolicy. W one czasy małe mazowieckie miasteczko Warszowe nie przedstawiało żadnego interesu dla obcych przybyszów. Leżała Warszawa na uboczu od wielkich dróg handlowych, a jej element mieszczański składał się z ludności miejscowej, obdarzonych prawami miejskimi chłopów książęcych lub przesiedlających się tu Ślązaków, Pomorzan i Wielkopolan. też najstarsze zanotowane nazwiska mieszczan warszawskich brzmią czysto po polsku. Łacheta, figura, pielgrzym lub trzęsikobyła, sucha wigilia, krzywopatrz i tym podobne. Gdy jednak po wygaśnięciu mazowieckiej linii piastowskiej Warszawa weszła w skład miast Rzeczypospolitej, gdy Wisła zaczęła nabierać pierwszorządnego znaczenia w kraju jako gościniec handlowy do Bałtyku, wtedy życie leżącego w środku tej arterii miasta zaczęło się rozwijać bujniej i wtedy już ukazują się patrycjusze o nazwiskach cudzoziemskich. Przybywają tedy fukierowie, walbachowie, gizowie, dzianotowie. Burholcerowie i cały zastęp możnego mieszczaństwa, które nie ustępuje ani w kulturze, ani w dostatkach rodzimej szlachcie, a często ją znacznie przewyższa. Wiek XVI i połowa XVII to epoka rozkwitu mieszczaństwa warszawskiego. Już w 1524 roku Zygmunt Stary daje fukierom specjalny przywilej przewożenia bez ceł i opłat wszelkich towarów, a zwłaszcza miedzi i ołowiu. A to za wielokrotne usługi królowi i Rzeczypospolitej z niemałym pożytkiem oddane. W rozwijającym się coraz lepiej handlu zyskują sobie mieszczanie obfite źródło dostatków, a intercyzy ślubne, testamenty lub działy majątkowe patrycjatu imponują bogactwem inwentarzy. Tak Jadwiga Gizina, fukierówna z domu, zostawia czepców złotych cztery i dwa srebrne: pierścień z szafirem, drugi z diamentem, trzeci z rubinem. Siedem mniejszych pierścionków, cztery tkanki sute perłami, zawieszenie z kamieniami, srebrną obręcz, która waży dwie grzywny i skojcy siedemnaście i długi, długi spis inwentarzowy, gdzie są i puzdra ze srebrem stołowym, a cyny stołowej, osiemdziesiąt sztuki, stoi na szybanku. Jan Baryczka w 1608 roku, prócz złota, sreber, miedzi, cyny, kobierców i pościeli, zostawia satchy nieboszczykowskie. Delhi 3. Jedna czarna kunami podsytcha, Druga czarna lisiem futrem slamowym podsytcha, Trzecia czarna kitchajką podsytcha. Item zupan adamaskowy czarny. Item kołpak soboli. Item drugi powsedni sobolami podsyty, Item capelus. Nie dziw, że tak wiele splendoru miał pan Jan Baryczka. Był on bowiem posiadaczem ogrodu z domkiem przy ulicy Długiej, placu przy ulicy Freta, domu zajezdnego koło Świętego Ducha, folwarku w Mokotowie, śpichlerza murowanego nad Wisłą, połowy ogrodu przy ulicy Miodowej, domu na tejże ulicy, domu przy ulicy Krzywe Koło i kamienicy w rynku. Fortuna to na owe czasy magnacka a ten ród, Patryciuszowski żywy udział bierze w życiu społecznym stolicy. Stanisław Baryczka 30 tysięcy złotych składa na fundacje kościelne i humanitarne. Funduje Jacek Baryczka Studium Baricjanum, a Kaplicę Trzech Króli u Fary Świętojańskiej zwano pospolicie Baryczkowską. Jak znów u Świętego Ducha istniał ołtarz Fukierowski. Marcin Fukier w swojej galerii ma 44 obrazy, dwie skrzynie książek, zastrzega, aby dzieciom na naukę nie żałować, aby umiały łaciński i niemiecki język. Gdyby zaś dzieci pomarły, niech się wszystko obraca na pija opera. Dość długi testament tego mieszczanina, zmarł 10 października 1656 roku o godzinie 6 z rana, przedstawia go. Jako człowieka gorącej wiary, obywatela miasta, poświęcającego czas i siły sprawom publicznym, kupca pracowitego i oszczędnego, dbałego o dobre imię, niemniej dobrego ojca rodziny, wychowującego synów w stnotach i pragnącego dać im lepsze wykształcenie. Czyż nie takim był typ dawnego patrycjusza staromiejskiego? Wspomniany Jarzemski 1643 rok, zaznacza. Bardzo kamienice śliczne w rynku, także i uliczne. Opisuje nadobne mieczki warszawskie, że każda chodzi jak łąteczka, a pończoszki u niej złotem haftowane. Czepiec złoty od wymysłów wysokich. Łańcuchy drogie noszenia, pierścień godzin uproszenia, binda z szmelcem z rubinami, a kapelusz z faworami z drogich pereł opasanie. Młode panny też nie gardzą przepychem stroju. Od złota pereł kamieni, zaledwie wzroku niemieni. Oko piękne, brew czarniuchna, a płci białej rumieniuchna. Dostała też panna Kasia drewnówna w posagu kanafaczową szubkę kunią, drugą grubrinową z kuniemi gardły, a jej siostra Małgosia germak muchajerowy i metlik aksamitny z gronostajami. A ich ojciec nosił ferezję czarną adamaszkiem podbitą, na zimę zaś delię zieloną lisami podszytą. To tylko drobne szczegóły bogactwa mieszczańskiego. Kamienice miejskie są ozdobne, na nich dziwne rysowanie, farbami ukształtowanie. W sądowej izbie ratusza widzę mazowieckie dawne książęta. Jest to niewątpliwie ten sam portret Stanisława Janusza i Anny Mazowieckich, który dziś znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Panowie radni nie żałują na uroczyste bankiety. Drudzy noszą marcypany, cukry, wódki między pany, małmazyje tam stawiają, a lakantu nalewają z rywalami wino różne, pełen stół, miejsce niepróżne. Grupę ojców miasta w połowie XVII wieku stanowią. Gizowie od czasów dawni W urzędach są różnych sławni. Baryczkowie także i ci W konsyliach znamienici. Buserowie są uważni W sądach radzieckich poważni. Strubiczowie niepodlejszy W mądrość, w handel odważniejszy. Drewnowie krasomówcy z nich Ludzkość, grzeczność znajdziesz u nich. Dzianotowie ze Włoch znaczni, Ludzie godni, skromni, baczni. Gdy się więc zważy to życie miasta, Gdzie bławaty, różne towary szkarłaty, A drudzy zaś sukna wszelkie, Karmazyny w cenie wielkie W ciemnych sklepach przedawają, Gdzie rzemieślnicy wiele piszą od roboty, Gdzie piekarze dają za dwa grosze bochen chleba, A bułkę za szeląg jak jaje, Gdzie rzeźnicy kupią woły barzotanie, Żebra za sześć nie dostanie Lub winiarze mają piwnice, gdzie stoją beczki z winnice A szynkarze gorzałeczki dobrej dwie miareczki Albo też garniec warki Piwo wareckie. Wszystko to pokazuje nam w perspektywie dziejowej Miasto żywe, ruchliwe Gdzie życie wartkim potokiem płynie w dobrobycie i szczęściu Nie zamącone troską, a mieszczaństwo Opływa nie tylko w dostatki, lecz żyje nawet zbytkownie w swych prawie pałacach. Z tego przepychu życia zostało bardzo niewiele śladów, chyba tylko w architekturze. W huraganie dziejów utonęły bogactwa mieszczaństwa warszawskiego, gdzieś tylko w fundacjach kościelnych ślady tej wspaniałości zostały. Nawet pomniki grobowe ufary świętojańskiej stawiane przez mieszczan nie odznaczają się ani wspaniałością, ani dobrym smakiem. Ostatnimi dopiero czasy facjaty domów staromiejskich przyozdobiano polichromią, co wywołało namiętne spory na terenie miasta, lecz jest z wielkim uznaniem przyjmowane przez turystów zagranicznych. Rozdział Siódmy Pogrom Szwedzki. Gdzież jesteście wy, posągi, marmury, konterfekty? Gdzie obicia szumne i jelonkowie? Gdzie malowidła? mozaiki z różnych kamyszczków, zegarki ozdobne, szkatuły pańskie nadobne, dobrych mistrzów rysowania, stołki, które się od złota świecą, z marmuru pawimenty. Jakże ubogą jest Warszawa dzisiejsza w porównaniu z tym przepychem i wykwintem władysławowskiej epoki. Próżno by zapewne było żałośnie się rozwodzić nad stratą oderwanych od całości fragmentów jakichś bujno, a kunsztownie zdobionych schodów jakiegoś szlachetnie pomyślanego pułapu, tam gdzie ginęły niszczone czy zbezkształcone całe środowiska dzieł sztuki, będące najpełniejszym wyrazem danej epoki. Twardym, niemiłosiernym ciosem dla kultury Warszawy były katastrofy zewnętrzne, a w pierwszym rzędzie ów straszliwy orkan pierwszego najazdu szwedzkiego. Legło bez mała wszystko, co lec mogło w gruzy. Podcięto, co gorsza, u samego korzenia dobrobyt ludności miejskiej. Rozpędzono ludzi, zrabowano skarby bezcenne. Rok 1655, rok potopu, był prawdziwym rokiem klęski dla Warszawy. Opłakane stosunki w Polsce, wyczerpujące walki z kozaczyzną, podkusiły króla szwedzkiego Karola Gustawa do zerwania rozejmu sztumdorwskiego i uderzenia na Polskę. Bardzo namawiał króla do tego czynu obrażony na Jana Kazimierza podkanclerzy koronny Hieronim Radziejowski, który gniew swój na króla skierował na całą ojczyznę. Pospolite ruszenie Wielkopolski poddało się Szwedom bez protestu pod ujściem, nieprzyjaciel zajął Poznań i szedł na stolicę. Senat uradził, aby królową i skarby królewskie wysłać do Krakowa. A Jan Kazimierz udał się na Śląsk, pozostawiając w Warszawie 200 ludzi załogi. Ku stolicy zdążała armia 17 tysięcy wyborowego żołnierza, zaprawionego do walk w wojnie trzydziestoletniej. 29 sierpnia 1655 roku Karol Gustaw stanął w Ołtarzewie pod Warszawą, żądając kapitulacji stolicy. Aleksander Giza, burmistrz ówczesny, musiał udać się do kwatery króla szwedzkiego, aby omówić akt poddania się bezbronnego miasta. Wjechał Karol Gustaw od strony ujazdowa i zamieszkał w zamku ujazdowskim. Na miasto nałożono kontrybucję 240 tysięcy złotych polskich ówczesnych, a nadto blisko 100 tysięcy złotych na furaże dla koni i zapasy śpiżarniane dla dworu i dygnitarzy. Owo Litrum Sueticum podkopało na długie lata dobrobyt mieszczaństwa. Po wspaniałej obronie Częstochowy wzmógł się duch rozbitej Polski. Już w maju 1656 stanął Jan Kazimierz ze Stefanem Czarnieckim pod murami Warszawy. 1 lipca przypuszczono szturm generalny do miasta i zdobyto je, a Wittenberg 3 lipca poddał Warszawę. Dwa tygodnie tylko pozostała stolica w rękach prawowitego króla. Nastąpiła krwawa, trzydniowa bitwa na pracę. Dowodzili Stanisław Potocki, Hetman Wielki, Lanskoroński, Hetman Polny, Sobieski, Czarniecki, Sapiecha, Wiśniowiecki, Gąsiewski, Połubiński i Pac. Z ogrodu karmelitów Maria Ludwika osobiście obsługiwała armaty rażące Szwedów na prawym brzegu Wisły. Pomimo straszliwych wysiłków w tej trzydniowej walce, Jan Kazimierz musiał ustąpić. A fale potopu szwedzkiego znów zalały stolice. Karol Gustaw rozkazał zburzyć mury Warszawy, a okopy zrównać z ziemią. Jednak w następnym roku wojska szwedzkie opuściły miasto, a Jan Kazimierz wydał uniwersał z Częstochowy 21 marca 1657. Pragnąc dopomóc w usilnych staraniach magistratu i obywateli miasta naszego, Starej Warszawy, względem naprawy rozwalin i zniszczonych przez Szweda murów, Udzielam przywilej i pozwolenie królewskie na wolne zwożenie lub znoszenie kamieni i cegieł z gruntów murowanych budowli, kamienic spalonych i opuszczonych dworców oraz wapna przy brzegu leżącego na gruncie zwanym Solec. W czerwcu 1657 roku zalały Warszawę wojska węgierskie, wołoskie i kozackie pod Jerzym Rakoczym, księciem Siedmiogrodu. Rakoczy zapewnił, że. Łaską swą zabezpieczy, żeby miasto Warszawa nie było od nikogo łupione ani uciemiężone przez żołnierzy załogowych. Tejże nocy miasto było zupełnie przez kozaków zrabowane. Był to pierwszy akt długich kozackich uciemiężeń aż do 1915 roku, to jest przez lat prawie 250 z małymi przerwami. Miasto spłynęło krwią. Bezbronnych mieszkańców mordowano. Nie przepuszczając ani duchownym, ani dzieciom, ani niewiastom. Kościoły zrabowano, domy spalono, a opis z 1659 roku mówi Na krakowskim przedmieściu po prawej ręce od zamku nie było ani jednego domu, a pięćdziesiąt placów pustych. Dziekania cała pusta. Ulica Freta miała pięć domów. Rybitwia cała pusta. Na ulicy Świętego Jerzego same puste place, ani jednego domu. Na ulicy Wójtowskiej stało pięć chałupek, na Zakroczyńskiej trzy. Takie były okropne skutki pierwszego najazdu Szwedów. Zaledwie odetchnęła stolica zarządów obu piastów, Michała Korybuta i Jana III, gdy o mury jej uderzyła druga fala pod Karolem XII. W maju 1702 August II uciekł z Warszawy, a w 10 dni po jego wyjeździe już młody lew północy zamieszkał na zamku. Armia Karola XII liczyła 40 tysięcy ludzi. Miastu polecono dostarczyć dla niej 320 tysięcy funtów chleba, tyleż mięsa i tym podobne, a 80 tysięcy złotych kontrybucji. Po upływie pół roku August II wkroczył do Warszawy i zażądał od magistratu 3000 korcy mąki i 4000 korcy owsa. W lutym i marcu 1703 Karol XII odebrał stolicę, a miastu kazano wypłacać 20 tysięcy tynfów tygodniowo na utrzymanie wojska. Nadto kazano dostarczyć 500 łóżek z pościelą, 400 tysięcy funtów sucharów, 4000 beczek piwa, żelaza, i gwoździ na budowę mostu oraz 10 tysięcy talarów dobrowolnej pożyczki. Przechodziło miasto z rąk Sasa pod władzę Lasa, a w 1704 roku podeszły pod miasto oddziały sprzymierzonego z Augustem Cara Piotra. Dowódca wojsk saskich zażądał 50 tysięcy talarów dla rozdzielenia pomiędzy żołnierzy. A w parę dni później przysłał August II parlamentarza, aby miasto natychmiast złożyło 150 tysięcy talarów. Po miesiącu szwedzki generał Adlerstein uwięził cały magistrat i zażądał dwóch tysięcy talarów. Bez końca więc ciągną się te kontrybucje nakładane na zbiedniałych mieszczan przez obie strony wojujące. Nic też dziwnego, że utonął w tej zawierusze cały dobrobyt mieszczaństwa. Do tego straszliwy pożar zniszczył najpiękniejsze domy, a grasująca dwa lata zaraza morowa pozbawiła życia 30 tysięcy ludzi. W zamku z czterdziestu osób zostało jeno trzy. We dworze wojewody Płockiego z siedemdziesięciu zostało jeno pięciu. Klasztory prawie wszystkie wymarły, a w magistracie zostało jeno trzech radców. Ze 150 pięćdziesięciu szewców polskich zostało tylko ośmiu. Należnie zostało trzech gospodarzy, na solcu żadnego. Płaczu i lamentu podczas tej klęski nie można ani językiem, ani piórem wyrazić. Nie było co ani jeść, ani pić, ani doktora, ani cyrulika. Kopaczy grobowych stu umarło. Zdawało się, że tu zupełna zagłada miasta nastanie, a wspaniałe opisy Jarzemskiego w jeden hymn żałobny się zmienią. Elekcja Wiśniowieckiego ciągnęła się parę miesięcy. Straszliwy pożar zniszczył wtedy miasto, a czelać sejmującej na woli szlachty niemały rabunek w mieście czyniła. Toteż radość ogarnęła mieszkańców stolicy na wieść, że nareszcie wybór uczyniono, a zaciekawiona i rozradowana ludność miasta wyruszyła naprzeciw pochodu elekcyjnego daleko za Warszawę, na piaski, aż do kościoła świętego Antoniego. Ulica Senatorska, Kościół Ojców Reformatorów. Niewiele przyniosło w Warszawie panowanie Michała Korybuta, a jego rycerski następca Jan III zajął się raczej okolicą miasta. Jego to pomysłem artystycznym był ten przepiękny pałac wilanowski, jedna z najpiękniejszych rezydencji monarszych w Europie Środkowej. Wykwintny ten pałac do dziś imponuje swym gustem i pięknymi liniami architektury. Budzi on podziw nie tylko swoich, lecz i cudzoziemców. Nawet niemiecki publicysta z lat okupacji 1915-1918 zachwyca się pięknością pałacu i z podziwem zaznacza, że to istny klejnot gustu i dobrego smaku, tem dziwniejszy, że król Sobieski znany był ze swych tatarskich upodobań. Królowę Marysiękę więcej zachwycała północna część okolic Warszawy i tam na tarasie wiślanym wzniosła sobie letni pałacyk zwany Marymontem. W mieście też królowa zbudowała wielkie magazyny i sklepy zwane Marywilem. Pewne fragmenty murów Marywilu weszły do gmachu Teatru Wielkiego, który na miejscu Marywilu stanął. Powstają też w tej epoce liczne kościoły o wielkiej wartości artystycznej, a w murach świątyń imponujące pomniki grobowe. Rozgromione przez nieprzyjaciół miasto garnie się pod opiekę opatrzności, a w wielkich fundacjach religijnych stawia sobie pomniki chwały. Rozdział ósmy. Za Sasów. W blasku majestatu stołecznej rezydencji monarszej bladły prawa i przywileje mieszczan. Warszawa staje się wspaniałym dworem w zbiedniałem mieście. Lecz dwór, Sejmy, ambasady, elekcje dawały miastu znaczne dochody, a wspaniałość dworu saskiego zostawiła w mieście wiele cennych pamiątek. Pałac Saski, Plac Saski i Ogród Saski to te pamiątki. Pałac Błękitny, Pałac Brylowski, Pałac Bielińskich to rezydencje wielkich dworzan. Warszawa staje się miastem zbytku. Kosztowne karuzele Augusta II, polowania jego syna. Fety różnych magnatów przesadzających się w zbytku i marnotrawstwie charakteryzują ówczesną Warszawę. Ale jednocześnie to, co stanowi tło życia mieszczańskiego, jest zaniedbane i niemałą mają robotę marszałkowie wielcy koronni, jak Bieliński, Lubomirski lub Mniszek, aby podnieść poziom życia miasta do wyższej stopy. Pod władzą marszałka była milicja miejska z 24 pachołków złożona. Dopiero Bieliński sformował pułk Straży Marszałkowskiej. Bieliński był prawdziwym dobroczyńcą i świetnym gospodarzem stolicy. Tworzył bruki, Straż Ogniową, regulację ulic, plan Wielkiej Warszawy, a w sprawie zabezpieczenia spokoju publicznego marszałek Bieliński był ostoją ładu, karności i porządku stołecznego sarkało nań i na jego surowe polecenia mieszkaństwo warszawskie, lecz istotnie dobro stolicy dużo ma mu do zawdzięczenia. Czasy panowania wettinów w Polsce, owe mroczne czasy ciemnoty, upadku, ugruntowania wpływów obcych na nasze życie, czasy smutne dla Polski snujące wróżby, w stolicy zaznaczają się jednak pewnym ruchem społeczno-naukowym, który jest jakby zapowiedzią Stanisławowskiego odrodzenia. Do zgromadzenia ojców misjonarzy przybył z Francji ksiądz Piotr Gabriel Boudon, który podjął wielką myśl stworzenia szpitala i domu wychowawczego dla sierot. W dniu 31 lipca 1754 powstał zaczątek szpitala Dzieciątka Jezus. Była to zasługa ofiarnego kapłana, który z zaparciem się siebie, z niesłychaną energią i zapałem stworzył wiekopomną fundację dobroczynną. Słusznie o nim napisał ksiądz biskup Krasicki: Nie ten godzin pochwały, kto gnębił, kto zdzierał, nie ten, co łzy wyciskał, lecz kto je ocierał. Drugie wielkiej wagi i zdarzenie to było założenie w Warszawie słynnej Biblioteki Załuskich 27 lipca 1746 roku. Był to pierwszy w Europie olbrzymi, bo 300 tysięcy tomów liczący księgozbiór zebrany przez dwóch braci załóżkich: Józefa, biskupa Kijowskiego i Andrzeja Stanisława, biskupa krakowskiego. W epoce saskiej rozwija się prasa, księgarnie i drukarnie. Pierwsza gazeta w Polsce powstała jeszcze za Jana Kazimierza w 1661 roku. Był to merkuriusz polski ordynaryjny, dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający. W 1729 Jan Naumański zaczął wydawać dwie gazety: Kurier Polski i Relata Refero, co zmieniono później na Gazety Polskie i Uprzywilejowane Wiadomości Cudzych Krajów. W 1759 powstają Nowe wiadomości ekonomiczne i uczone, czyli magazyn wszystkich nauk. Istniały też cztery księgarnie, co przy ówczesnej liczebności mieszkańców dowodzi zainteresowania książkami. Wreszcie za początek teatru w stolicy uważać należy owo przedstawienie odprawy posłów greckich w ujazdowskim zamku potem wspomniane przez Jarzymskiego teatrum, gdzie ujrzysz piekło straszliwe i może zda się burzliwe. Zostawił wzmiankę o teatrze i pan Jan Chryzostom Pasek, pisząc Francuzom pozwolono in teatro putliko w Warszawie triumf czynić z otrzymanej nad Austrią Wiktorii. A w 1661 grano na teatrze dworskim cyda w przekładzie Morsztyna. August II przy Pałacu Saskim kazał zbudować teatr, gdzie dawano dworskie przedstawienia. Sprowadzono w tym celu aktorów z Drezna i włoskich śpiewaków. Wszystko to było niejako zapowiedzią pewnego rozkwitu kulturalnego. Cóż kiedy jednocześnie ze dworów augustów szły wzory marnotrawstwa, korupcji, rozpusty i prywaty. Pełne przepychu festyny przylada okazji: kuligi, szlichtady w zimie, a majówki, sobudki, karuzele w lecie, reduty, maszkary, balety, fajerwerki, kawalkady ciągnęły się bez końca. Po pół miliona złotych przegrywano w karty w ciągu jednej nocy. Uroczystości rodzinne urządzano bez końca. Wesele ciągnie się zwykle tydzień, stypa pogrzebowa cztery dni. W 1724 roku urządzono polowanie w Marymoncie na 900 strzelb, a do Naganki ściągnięto 4000 chłopów. W 1761 w Zwierzyńcu Ujazdowskim padło trzy niedźwiedzie, osiem łosiów, na bielanach cztery żubry, osiemdziesiąt dzików, dwieście sarn i czterdzieści cztery jelenie. Na zamku warszawskim rozsiadają się kochanice królewskie. Bryluje tu hrabina Kosel. Król w przebraniu wymyka się do winiarni Diwala, do jego pięknej córki Henryki, która też w przebraniu grenadiera tajemnie przybywa na zamek. Lecz jednocześnie ta rozszalała u dworu i magnaterii Warszawa jest Warszawą Czartoryskich i Leszczyńskich, Warszawą Pijarów i Konarskiego. Epoka Saska była więc epoką głębokich kontrastów, epoką walki dwóch światopoglądów. Była ona świtem tej uczni, która miała rozwinąć się w końcu XVIII wieku i zabłysnąć w pracach Komisji Edukacji Narodowej, Wielkiego Sejmu i Konstytucji Majowej. Dla stolicy czasy saskie przyniosły dużo korzystnych nowości, zwłaszcza dzięki energicznej działalności prawdziwie opatrznościowego męża, jakim był marszałek Franciszek Bieliński. Z ubogiej szlachty rawskiej wybili się bielińscy wierną służbą dla dworu saskiego. Posiadacze dużej wsi Bieliny leżącej tuż u Warszawy dorobili się też niemałego grosza w swej podmiejskiej dziedzinie. Pałac Bielin wznosił się przy ulicy Królewskiej naprzeciwko Ogrodu Saskiego, zaś park pałacowy ciągnął się tam, gdzie dziś ulica Kredytowa i plac Dąbrowskiego. Pałac przerobiono na kamienice czynszowe około 1900 roku, choć wtedy był już znany w Warszawie pod nazwą Pałacu Łubieńskich. Pałac ten był pierwszą kwaterą Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Marszałek Franciszek Bieliński przez swą wieś Bieliny przeciągnął długą drogę przez pola i ogrody. Ta droga z biegiem czasu zabudowała się po obu stronach i utworzyła długą prostą ulicę, która od tytułu swojego twórcy utrzymała nazwę ulicy Marszałkowskiej. Bieliński wypracował plan regulacyjny ówczesnej wielkiej Warszawy. Wybrukowano szereg ulic, unormowano ceny na artykuły codziennej potrzeby, ustawiono trochę latarni, naprawiono wodociągi, ale dla mieszczan warszawskich był Bieliński postrachem. Żądał, aby miasto było pozamiatane, śmiecie wywiezione, rynsztoki przemyte. Aby w ciemnych, staromiejskich sieniach paliły się lampki, słowem, nakładał marszałek na leniwych, apatycznych mieszczan liczne słuszne obowiązki, co jednak wywołało w gronie patrycjatu miejskiego niemałe sarkanie. Pałac saski przedstawiał się inaczej niż dzisiaj. Nie było tej efektownej kolumnady, którą Iczkowski stworzył w połowie XIX wieku. W tem miejscu stał główny pawilon pałacu. Rozebrane później także zostały tylko skrzydła, a na miejscu pawilonu głównego powstała dzisiejsza kolumnada. Rozdział 9. Stanisławowskie odrodzenie. Wettinowie dzielili swój czas pomiędzy Warszawę i Drezno, dając temu miastu pierwszeństwo jako stolicy dziedzicznego państwa. Warszawa w Stanisławie Augustie zyskiwała króla, który całą duszą pragnął być dobroczyńcą Warszawy i rzeczywiście zrobił dla niej bardzo wiele. Chciał on być dla miasta TEM, czem był jego imiennik leszczyński dla Nancy. Król esteta, subtelny w każdym celu artysta, wsławił się jako konserwator zabytków dawnych, a jako twórca nowych. Własną ręką kreśli Poniatowski plany regulacyjne południowej dzielnicy. Ronda Zbawiciela Unii Lubelskiej i inne, jeszcze nieukończone, kreślone są na planach własnoręcznie przez króla. Plany ukochanych łazienek są wielokrotnie poprawiane i przerabiane ręką królewską. Po pożarze 1769 roku z wielkim nakładem kosztów odbudowano zamek do dzisiejszej jego świetności. Zainteresowanie się osobiste Stanisława Augusta sztuką było tak wielkie, jego pomysły artystyczne tak wybitne, że stworzył on własny swój styl, jego imieniem słusznie nazwany. Król sam pilnował przerobienia zamku, zostawił po sobie istny klejnot, Pałacyk Łazienkowski z prześlicznie pomyślanym teatrem na wyspie, efektem jakiego nie ma w całej Europie. Sprowadzał malarzy, rzeźbiarzy, architektów, a miał gust wysubtelniony prawdziwego znawcy. Bacciarelli zdobi mu sale Łazienkowskie. Zwłaszcza pełną efektów salę Salomona, zdobi sufity zamkowe w olbrzymie świetnie skomponowane plafony. Pink wykuwa pomnik Sobieskiego tak efektownie zamykający perspektywę z północnej fasady łazienek. Założona przez króla fabryka Majolik w Belwederze wyrabia słynne swoje wazony stanowiące niezwykle cenne okazy ceramiki, poszukiwane przez muzea i zbieraczy całego świata. Zaroił się park łazienkowski rzeszą gladiatorów, satyrów, nimf i bogiń klasycznych, a nad zakrystią świętojańską, w prześlicznym, stylowym zegarze, stwórca z wysokości łuku zodiakowego wydaje rozkazy uzbrojonemu w kosę Chronosowi, co świetnie charakteryzuje pseudoklasyczność stanisławowskiej epoki. Na postać Stanisława Augusta społeczeństwo nasze patrzy zawsze z pewnym uprzedzeniem i rozżaleniem, Wynikającym z faktu rozbioru kraju. Jednakże z drugiej strony stanisławowskie odrodzenie było impulsem do rozkwitu sztuki i nauki w Polsce, bez czego epoka porozbiorowa nie miałaby odżywczych materiałów do przetrzymania tej straszliwej katastrofy. Stanisław August, artysta i esteta, a szczerze po swojemu miłujący kraj i również szczerze pragnący jego dobra, winien otrzymać należną rehabilitację przede wszystkim ze strony artystów uczonych historyków sztuki, a także i ze strony samego miasta, któremu niezmiernie dużo zawdzięcza. Historycy sztuki już te rehabilitacje rozpoczęli pracami profesora Władysława Tatarkiewicza i doktora Alfreda Lauterbacha, którzy w znakomitym ujęciu oświetlili tę niezwykłą postać Polski ostatniego Augusta. W pracach wspomnianych rozwijają ci uczeni apoteozę artystycznej strony Dworu Warszawskiego. A profesor Tatarkiewicz taką daje apologię. Król zrobił z dworu swego dwór artystyczny i był to ostatni artystyczny dwór w Europie. Ostatni raz monarcha, miłośnik sztuk, zgromadził zastęp artystów na swoim dworze i złączył ich dookoła jednego dzieła, na dziesiątki lat oderwawszy od obcych natchnień i przywiązawszy do swoich projektów i swoich potrzeb artystycznych. Ostatni raz monarcha roztoczył opiekę nad sprawami artystycznymi całego państwa. Całkowicie zapanował nad jego smakiem, pokierował całą dorastającą generacją artystów. Był to ostatni odblask renesansowych dworów i renesansowych stosunków w dziedzinie sztuki. Ze śmiercią Stanisława Augusta zaginęła sztuka dworska. Jak Juliusz II dysponował swymi artystami. Papież każe mi malować, żalił się Michał Anioł, który na obrazach swoich podpisywał się skulptor. Tak i Stanisław August poleca swoim artystom pracę zaczynać lub zmieniać, ale czyni to z prawdziwym taktem wielkiego pana, który do baciarellego pisze: Carlo Marcello, jestem i będę dłużny względem tego, który tyle razy dostarczył mi takiego szczęścia, który jest moim przyjacielem. Sztuka była dla Stanisława Augusta nie zabawą, lecz potrzebą i była mu nie środkiem, lecz celem. Słusznie mówi jego apologeta. Nad Warszawą i miastami Rzeczypospolitej czuwa komisja Boni Ordinis, która doprowadza do porządku zaniedbane życie miast, kasuje jurydyki, porządkuje finanse miejskie, upraszcza sądownictwo, dba o bezpieczeństwo, wprowadza urządzenia sanitarne. To też miasto liczące w drugiej połowie XVIII wieku 60 tysięcy ludności, 2 tysiące domów, 80 pałaców, imponowało nawet cudzoziemcom. W żadnym mieście europejskim nie ujrzysz tyle powozów w ruchu, co w Warszawie. Naliczysz ich tu więcej w ciągu jednego dnia, niż w Berlinie w cztery tygodnie, pisze jeden z podróżników. To miasto wielkie jakby las zamieszkuje ludność, o której świadczy pamiętnikarz, iż Nikt tu wzroku nie spuszcza na ziemię, każdy z miną wesołą ubrany jak na niedzielę. Bo też mieszkaństwo warszawskie rośnie w bogactwo. Rzeźniczka na Bugaju posiada 12 sznurów pereł urjańskich, a jej mąż cztery złotolite pasy słudzkie. Bankierowa Teperowa bieliznę swoją wysyła do prania do Paryża. Kałakuckie perły zdobią szyję szewcowej z krzywego koła. Wprawdzie pogrom szwedzki położył kres dobrobytowi dawnego patrycjatu, lecz w saskiej i stanisławowskiej dobie wysuwają się nowe nazwiska i nowe rodziny, wśród których dużo cudzoziemskich. Handlują tu Francuzi: Riachour, Chevalier, Gautier, Denoyer, Chadoch, Włosi, Gislandzioni, Bocardo, Campioni, Baci Galupi, Goti, Fontana, Grecy, Despan. Demetropoli, Arkadzy, Budzyn, Dzadze, Kapamaj. Czesi, Horalik, Halupa, Ruchlin. Niemcy, Grül, Stubenrauch, Byk, Ulmic, Krause, Münkenberg. Rosjanie, Pazanów, Jasterbow, Jurjew, Sołowiew, Kuzniecow. Słowem, Istna wieża Babel na ulicach Warszawy, gdzie ze starych rodów zostali jeszcze fukierowie, barszczowie, konopkowie, pypciowie, królikowie, rzecznikowie lub zębrzuscy. Potężną grupę stanowiła gmina ormiańska: przybysze z Kamieńca, Halicza, Lwowa, jak Andrychowicze, Bogdanowicze, Jakubowicze, Jędrzejewicze, Minasowicze, Łukasiewicze, Rafałowicze, Zachariasiewicze. Wszystko to były rody polsko-ormiańskie o kulturze i mowie domowej polskiej. Zarówno interesy handlowe, jako też i parantele rodzinne zbliżały tę mozaikę. Krzyżowały się rasy, narodowości, charaktery, obyczaje, wyznania. Powstawał z tego świat energiczny, żywy, przedsiębiorczy. W tolerancyjnej atmosferze Polski wszyscy przybysze niesłychanie szybko asymilowali się z elementem miejscowym. Zmieniano stroje, mowę, wyznania, nazwiska. Jak dawni dzianotti, pisani przez G, zamienili się na dzianotych, pisanych przez dzy. Tak i teraz turketti, pisani przez H, pisze się turkiety, pisane przez K. Minkiewicz, Minkiewiczem, Tuppo, Tupłońskim, a Boskamp, Lasopolskim. Bogate mieszczaństwo wchodzi w koligację ze szlachtą. Rafałowiczówna, Wychodzi za szambelana Jerzmanowskiego, druga za Miączyńskiego, generała inspektora wojsk koronnych. Z Androchowiczówną ożenił się Sosnowski i Komornik Ciechanowski, starosta Długołęcki, Niedziałkowski pojął Symonowiczówna. Nieszczęstwo to do Warszawy jest wielce przywiązane. Makarowicz z Lublina, żeniąc się z panią Różą wdową po Jędrzejewiczu, intercyzję ślubnej. Miastu Warszawie inkorporować i tu sprowadzić się oświadcza i że do przeprowadzenia się do Lublina przyszłej małżonce przynaglać nie będzie. Uroczyście przyrzeka. Czasy Sejmu Czteroletniego, wiekopomna akcja prezydenta Jana Dekerta, starania o prawa stanu trzeciego pobudzają mieszczaństwo warszawskie do hojnego popierania materialnego konieczności państwowych. Składają na potrzeby wojska bankier Tepper i Schulz po tysiąc dukatów. A Blank 50 tysięcy złotych. Składa Münchenbeck do arsenału 60 karabinów z bagnetami i tyleż klink do pałaszów. Oddaje kowal Mariański do cekauzu dwa wozy dwunastofuntowe do prochów, a do skarbu państwa uchwalił magistrat wpłacać po 400 tysięcy złotych rocznie. Jak zaś żywo reagowali patriotyczni mieszczanie warszawscy na krzywdę rozbiorową, to insurekcja Kilińskiego dowiodła najlepiej. Cała Warszawa jest gotowa do wybuchu, ostrzegał konfident ambasadora rosyjskiego. Najbardziej obawiać się należy pospólstwa, wszyscy czekają okazji. Wypędzenie Igelsztröma z murów stolicy dodało otuchy wojskom narodowym. Czejn wasz przewyższył oczekiwania moje, pisał do Warszawian Kościuszko: — Oswobodziliście stolicę od więzów nieprzyjaciela. Od tego momentu mieszczaństwo warszawskie żywy bierze udział w politycznym życiu narodu, a żadne donioślejsze zdarzenie tyczące się Polski nie przechodzi bez czynnego udziału obywateli Warszawy. Typ starego mieszczanina często dawał natchnienie artystom i literatom. Przepyszne sylwetki mieszczańskie dają Gomulicki, Prus, Wójcicki, Orłot, a ostatnio Czekalski. Zwłaszcza rynek staromiejski budził natchnienie poetów. Stare miasto, Warszawy, relikwiarzu święty, Pleśnią wieków porosły, mgłą ich przysunięty. Tutaj na murach szczerby, kul moskiewskich rysy, tu zatarte tablicy, tam stare napisy. O, gdybyż gadać umiał każdy mur, czy załom, Jak się napatrzył rzezi, przysłuchał wystrzałom, Jak hymn nasz jak żołdactwa wrzask leciał w powietrze, jak sztandary, jak orły szumiały na wietrze, jak się o mury tłukła, jak w powietrze mknęła, czarowna pieśń legionów jeszcze nie zginęła. O, gdyby gadać mogły kamienie i cegły, to nawet w trupich piersiach ogień by zażegły. or od. Jednocześnie z dobrobytem materialnym rośnie poczucie upośledzenia i krzywdy w stosunku do panującej grupy szlacheckiej. Zwołuje więc prezydent stolicy wiekopomnej pamięci Jan Dekert na 23 listopada 1789 roku zjazd delegatów miast z całego państwa. 294 reprezentantów przybywa na wezwanie prezydenta stolicy. Czarna procesja. Wszyscy delegaci ubierali się na czarno objeżdża dygnitarzy, ministrów, wybitnych posłów. Uzyskali audiencję u króla i przedstawili memoriał żądań mieszczańskich. Żądania te spotkały silny sprzeciw niektórych grup sejmowych, a także i ambasadorów obcych. Poseł pruski, Zini intrygował zręcznie, za co otrzymał pochwałę Fryderyka II. – Dobrze robisz, że nieznacznie i pokryjomu przeszkadzasz – bo w rzeczy samej, jeśli by udało się miastom polskim odzyskać dawne przywileje, to by fabrykanci z moich państw zaczęli przenosić się do Polski. Mimo opozycji, sprawy toczyły się wartko i ukazała się ustawa kwietniowa 18 kwietnia 1791, poprzedzająca ustawę majową, a nadająca mieszczanom prawa obywatelskie. Owe dni wielkiego sejmu pod laską arystydesa polskiego, marszałka Stanisława Małachowskiego. To dni chwały Warszawy. Owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali zgromadzonego z narodem króla fetowali. Gdy przy tańcu śpiewano: Wiwat król kochany, Wiwat sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Upojenie stolicy aktem 3 maja było bezgraniczne. Lecz wypadki toczyły się szybko, oto już wkrótce zjawili się komisarze Targowicy, tłumacząc mieszczanom, że ulegli zwodniczym potrzeptom, że stare prawa były lepsze, że ustawa majowa wyprowadza mieszczaństwo w pole słowem, najrychlej należy cofnąć się ze stanowiska wytworzonego przez Konstytucję 3 maja. Rozgoryczenie mieszczaństwa wybucha w insurrekcji Kilińskiego, tego ciekawego szewca z szerokiego Dunaju. Ambasador Igolström, posiadający 8 tysięcy ludzi, 34 armaty, dysponował i oddziałem pruskim stojącym u bram Warszawy w 1600 ludzi i 4 działa. Ambasador liczył i na polski karnizon, lecz wojska polskie całkowicie stanęły po stronie ludności. 17 kwietnia 1794 o czwartej rano huk armatniego wystrzału wstrząsnął powietrzem nad uśpioną Warszawą i ten znak rozpoczął słynną Jutrznię Warszawską. A na drugi dzień wywiesiła ambasada rosyjska białą chorągiew poddania się. Mieszczaństwo triumfowało. Ale już na jesień ciągnęła na Warszawę armia Suworowa, Fersena i Demfelda. Nastąpiło oblężenie i rzeź Pragi, o której to rzezi naoczny świadek rosyjski pułkownik Engelhardt wyznaje, że na każdym kroku spotykać się dawali zabici i umierający różnego stanu ludzie. Na brzegu rzeki piętrzyły się stosy ciał żołnierzy, cywilnych, Żydów, księży, zakonników, kobiet i dzieci. Na widok tego wszystkiego serce zamierało w człowieku. Echo tej potwornej rzezi obiegło i wzburzyło kraj cały, gdzie pieśniaczki drżały. Przypominając sobie ze łzami boleści rzeź Pragi, którą znały z pieśni i z powieści. 9 listopada 1794 roku Suworow wjechał w mury Warszawy. Zdetronizowana stolica żałobny całun na głowę nasunęła. Zamknęła się epoka królewskiego majestatu. Z rezydencji monarszej schodzi Warszawa do rzędu prowincjonalnych miasteczek pruskich. Jeden dzień zaszedł z pierwszym wcięciem Warszawy, rzekł Mickiewicz. Liczba ludności stolicy spada z 200 tysięcy na 66 tysięcy głów. Najwybitniejsi ludzie, najtęższe głowy udają się na tułaczkę emigracyjną. Życie w mieście przymarło. Lud milczał, bogaci szukali zapomnienia w szalonej zabawie. Przoduje im sam książę Józef. To cytat z Józefa Siemińskiego. W Warszawie zostaje tylko dziedzina nauki. Pracuje tu Lindę nad słownikiem języka polskiego, rozmyśla stasic, snują się poważne plany nad założeniem ośrodka pracy naukowej, a nad wszystkim cięży brutalna dłoń Pruska, ta sama, co przed Bernardynami uznawała Zygmunta III za przyrodzonego swego pana, a leżąc na świętej księdze Ewangelii przysięgała starać się o honor, godność i pożytek tak króla, jako i Królestwa Polskiego. I wystarała się. Rozdział 10. Rozbiorze. Warszawę na początku 1796 roku wyznaczono na główne miasto Prus Południowych. Brukowano ulice, ustawiono taksę artykułów żywności, ale uchylono moc praw polskich. Obowiązkowo ustalono landrech pruski, a do sądownictwa wprowadzono niezrozumiały dla ludności język niemiecki. Nakazano obowiązkowe szczepienie ospy, a założono germanizacyjne liceum. Utworzono biskupstwo warszawskie, ale powierzono je dodatkowo arcybiskupowi Gnieździeńskiemu, obcinając jednocześnie jego dochody. Liczba ludności miasta spadła z 200 tysięcy do 66 tysięcy, natomiast liczba Żydów z 3 tysięcy wzrosła do 8 tysięcy. Miasto zamarło w smutku i żałobie. Przez kilka lat nie było żadnych zebrań publicznych, nie odbył się ani jeden bal, ani jedno widowisko. W milczeniu i skupieniu ducha przeżywała stolica swą tragedię. Najpoważniejsi ludzie i działacze doby przedrozbiorowej. Zgromadzili się w salonach Arestydesa Polskiego, marszałka Wielkiego Sejmu Stanisława Małachowskiego. Rząd pruski nakazał mu opuszczenie Warszawy. Zbierano się u Stanisława Sołtyka, gdzie rzucono myśl założenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz u Wincentego Krasińskiego, który założył Towarzystwo Przyjaciół Polski. Rząd pruski nakazał rozwiązanie tego towarzystwa. Jedynie Złota Młodzież Otaczająca księcia Józefa Poniatowskiego w pałacu pod blachą, pogardliwie lekceważąc rząd pruski, bawiła się jakąś szumną zabawą, która głuszyła krzyk protestu ich własnych serc. Pełna tężyzny młodzież ta czekała tylko momentu, by haftowany frak balowy zamienić na mundur żołnierza. Czekano niezbyt długo. 26 listopada 1806 roku po oklęskach pruskich. Gubernator Warszawy, generał Küller, opuścił miasto i złożył jego zarząd w ręce księcia Józefa. Młody lew spod blachy silną ręką ujął rządy wśród istnego kalejdoskopu zdarzeń, bo w dwa dni później na czele wojsk francuskich wjechał do Warszawy książę Joachim Mucha. Utajony pod Prusakami zapał narodowy wybuchnął żywiołowo. Niepodobieństwem jest odmalować ten zapał. Nigdy w życiu nie widziałem tak silnego wybuchu uczuć narodowych. Pisał Mucha do swego cesarskiego szwagra. W nocy z 18 na 19 grudnia 1806 roku przyjechał do Warszawy Napoleon i zamieszkał w zamku królewskim przez pięć dni. Na początku stycznia ponownie stanął cesarz w Warszawie i przebywał tu cztery tygodnie. W lipcu 1807 ustanowiono w trakcie tylżyckim księstwo warszawskie, a w listopadzie król saski Fryderyk August wjechał do stolicy jako książę panujący. Życie Warszawy zakipiało bujnie. Otwarto szkołę prawa, szkołę lekarską, wydano wielki słownik Lindego, otworzono galerię sztuki, wprowadzono kodeks Napoleona, ale wielkie ciężary wojen napoleońskich hamowały gospodarczy rozwój miasta. Na stolicę ciągnął arcyksiążę Ferdynand z armią 33 tysięcy ludzi. Tuż pod murami miasta wydał mu 19 kwietnia 1809 roku walną bitwę książę Józef na polach Raszyna, a choć cofnął się potem na prawy brzeg Wisły, to jednak Austriacy gościli w Warszawie tylko parę tygodni. Wielkie uniesienie porwało stolicę w roku 1812, gdy wypowiedziano wojnę Rosji. Na sesji sejmowej minister Matuszewicz, mówiąc o wyprawie na Moskwę, wołał Powstanie więc Polska, co mówię, jest już Polska. Nastroje uwielbienia dla Boga wojny, co otoczon chmurą pułków, tysiącem dział zbrojny zaprzągł do rydwanu swego orły złote obok srebrnych, były niesłychane, zupełnie żywiołowe. Jakże mogło być inaczej, gdy głęboko wierzono, że Bóg jest z Napoleonem. Napoleon z nami. Pożar Moskwy, berezyna, klęska. Straszliwa klęska zdzierała aureolę sławy. Napoleon przemknął przez Warszawę, zatrzymując się parę chwil w hotelu angielskim, obiecywał Potockiemu i Matuszewiczowi za rok nową kampanię przeciw Rosji, a 3 lutego 1813 roku generał Pachlen został rosyjskim wojennym gubernatorem Warszawy. Gdy kongres wiedeński ustalił królestwo polskie, to chociaż był to tylko strzępek dawnego państwa, jednak entuzjazm Warszawy był wielki. Spokojne 15 lat tego królestwa to wspaniały dowód twórczości i zdolności organizacyjnych ducha polskiego. W ciągu 6 lat wzniesiono w Warszawie 200 nowych domów, 800 odnowiono. Przebrukowano ulice. Do miasta doprowadzono drogi bite, wzniesiono cały szereg monumentalnych gmachów, jak Komisję Przychodów i Skarbu, Pałac Staszica, Kościół Świętego Aleksandra, powiększono szpitale, uczelnie, wybudowano Pałac Belwederski, Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych. Przeniesiono ratusz ze Starego Miasta do Pałacu Jabłonowskich, ustawiono Pomnik Kopernika, zamówiono u Tordwalcena Pomnik Księcia Józefa, Rozpoczęto budowę Teatru Wielkiego i Banku Polskiego. W 1818 powstał Uniwersytet Warszawski, założono Instytut Agronomiczny w Marymoncie, Szkołę Politechniczną, powstało Konserwatorium Muzyczne, wzniesiono Obserwatorium Astronomiczne, założono Ogród Botaniczny. Rozwija się teatr. Grają pierwsze komedie Fredry, opery Kurpińskiego i Elsnera. Tak intensywnej epoki pracy umysłowej jeszcze Polska nie miała. Warszawa staje się świecznikiem oświaty i kultury kraju. Tu żyją i pracują Staszic, Brodziński, Goszczyński, Lelewel, Mochnacki. Tu tworzy Chopin i Krasiński. Tu ogłasza swe śpiewy historyczne Niemcewicz. Tu pracują wielcy mężowie stanu, jak Lubecki, twórca przemysłu polskiego, finansista, z którym liczyli się carowie. Potocki, pierwszy minister oświecenia, patron ruchu odrodzenia umysłowego, Mostowski, esteta, człowiek wysokiej kultury i smaku. Budżet miast 700 tysięcy złotych w roku 1814 wzrósł do 4 milionów w roku 1830. Cały pełny rozwój państwa hamowały jednak rozporządzenia władzy petersburskiej, która z całej duszy nienawidziła liberalnego. Konstytucyjnego ustroju królestwa i za wszelką cenę pragnęła je zniszczyć. Żywe, wrażliwe serca młodzieży zaczęły się burzyć. Powstawały towarzystwa patriotyczne, odbył się sąd nad Łukasińskim, Dobrogojskim i Dobrzyckim ta okropna parada na placu Krasińskich, gdy te trzy ofiary myśli patriotycznej w odzież zbrodniarzy ubrani w kajdany zakłóci zostali. Umysły i serca stolicy drżały i płonęły. Wszyscy spodziewali się, oczekiwali wybuchu, wszyscy go pragnęli. Nadeszła mistyczna noc listopadowa. Rozdział 11. Walki o niepodległość. Mistyczna noc 29 listopada 1830 roku to jakieś święto narodowe polskiego ducha wyzwalającego się z okowów. To spełnienie testamentu Kościuszkowskiego, to hasło, święte hasło dla przyszłych pokoleń. Na Moście Sobieskiego, na bielak z Goszczyńskim, zebrali młodzież, by ruszyć na Belweder i pojmać wielkiego księcia Konstantego. Stoimy, jako orłowie w chmurze. Pokłońmy się białemu królowi, on wie i czuje to, co czujemy my. Wskazuje tam, a patrzy żywym okiem. Kolumna Bielaka nie pochwyciła księcia w belwederze, bo uszedł do wierzbna, a spiskowi przebiegają miasto z okrzykiem: do broni. Dzielne wojska polskie gromadziły się w Warszawie, a entuzjazm w mieście był niesłychany. Kontusze, czamary zapełniały ulice. Demonstracje na placach, w ogrodach, teatrach rozpalały do białości nastrój patriotyczny stolicy. Śmiało rzec można, że rewolucja listopadowa to walka stolicy z najeźdźcą. Noc 29 listopada, Olszynka Grochowska, Lasy Wawra, Szturm Woli, Reduta Ordona, Śmierć Sowińskiego. Te wszystkie najwybitniejsze fakty 1831 roku dzieją się w Warszawie i jej najbliższych okolicach. 80 tysięcy wojska prowadzi Paskiewicz a 390 dział wali w mury miasta, rozłożonego na równinie bez żadnej osłony. Nie pomogło bohaterskie męstwo ani ofiary bezgraniczne. 7 września nawiązano rokowania, podpisano kapitulację. Tylko łuna na niebie od pożarów naokoło pustoszących Warszawę ruinę naszą oświecała. Locht genie a wachsowi, zawiadamiał cara Paskiewicz, a Mickiewicz pisał po drugiem wzięciu Warszawy skończył się dzień drugi. Nastała mroczna, posępna doba paskiewiczowska. Książę Warszawski wszelkich używał sposobów, aby miasto zgnębić. Liczba ludności spadła. Handel i przemysł został zrujnowany. Zburzono całą dzielnicę Żoliborza pod budowę cytadeli. Kazałem tu zbudować cytadelę aleksandrowską i oświadczam Wam, że przy najmniejszym zaburzeniu każę miasto zbombardować. Zburzę Warszawę i z pewnością nie ja ją odbuduję. Groźnie przemawiał w dniu 16 października 1835 roku car Mikołaj w Łazienkach do deputacji polskiej. Wszystkie prawa obywatelskie zostały pogwałcone. Ucisk aż do absurdu gnębił ludność. W mieście jednak odnowiono katedrę świętojańską, nadając jej do dziś istniejące formy angielskiego gotyku. Ukończono też budowę Teatru Wielkiego. Tak więc wypadki polityczne hamowały, lecz nie przerywały niezbędnych prac w gospodarce miejskiej, która musi iść z postępem i ani na chwilę nie może ulec przerwie ani zastojowi. Duchowe życie stolicy tlało jedynie u domowego ogniska, w salonach prywatnych deotymy. Narcyzy Żmichowskiej, Wojewodziny Nakwaskiej i paru innych. Żelazna obręcz dławiła wszystko bezlitośnie przez całe panowanie Mikołaja I. Nie zmieniło się i za nowego cara, po którym spodziewano się rządów liberalniejszych. Point de reverie, monsieur, wołał młody car do deputacji polskiej. Wszystko, co mój ojciec zrobił, dobrze zrobił. Rządy moje będą dalszym ciągiem jego panowania. Jakoż nie zmieniło się nic. Ponieważ jednak Rosja po porażce krymskiej musiała iść choć cokolwiek na liberalną drogę, przeto i w stosunku do Warszawy zachowywał się rząd carski powściągliwiej. Jednakże bólu i żalu wywołanego przez 25-letnie rządy Paskiewicza nie można było tak łatwo ułagodzić. Przeto przyszło do wybuchu styczniowego, który znów rozegrał się w murach stolicy. Nie pomogły trzeźwe, lecz nie liczące się z nastrojem reformy wielkopolskiego. W nocy z 22 na 23 stycznia wybuchło powstanie, obwołano rząd narodowy, młodzież formowała oddziały w Puszczy Kampinowskiej, w Lasach Jabłonny, Zegrza i Serocka. Walki zbrojnej sama Warszawa nie odczuła, natomiast była ona głową i sercem ruchu. Ona też widziała tragiczny finał powstania. Egzekucję w dniu 5 sierpnia 1864 roku, gdy na stokach Cytadeli zawieśli na szubienicy członkowie rządu narodowego. Rafał Krajewski, Roman Żuliński, Józef Toczyski, Jan Jeziorański i ostatni dyktator Romuald Traugut. Do ostatniej chwili odmawiał on modlitwy ze swym spowiednikiem, nie zwracając uwagi na to, co się wkoło niego dzieje. Gdy jego biała postać zawisła obok czterech innych, wielki jęk z piersi wielu tysięcy ludu wówczas rozległ się, głusząc huk bębnów i dźwięk muzyki wojskowej. Gdyby żył Mickiewicz, napisałby pewnie, że skończył się dzień trzeci. Przed kościołem świętokrzyskim ustawiono figurę Chrystusa dźwigającego krzyż, a podpis pod posągiem dodawał otuchy miastu swym wezwaniem Sursum Corda. Powstanie styczniowe to jakby ruch stolicy, a o ile epoka powstania listopadowego wielką już posiada literaturę, wspaniałe karty w sztuce, to ruch styczniowy oczekuje dopiero starannego opracowania monograficznego. Przywiezione obecnie do Warszawy zbiory raperswilskie przebogaty dają materiał, choćby wziąć słynne teki Mieleszki. Jedna z nich na przykład zawiera kilkaset zaproszeń na nabożeństwa, którymi brzmiała Warszawa na jesieni 1861 roku. Kto tych nabożeństw nie zamawiał? Literaci i artyści polscy, przełożone pensyj, młodzież męska w zakładach naukowych kształcąca się. Wdowy polskie zgromadzenie służących płci żeńskiej aptekarze warszawscy. Mieszkańcy Nadwiśla, uczniowie i uczennice szkoły Ewangelicko Reformowanej. Wszystkie cechy warszawskie. I to osobno majstrowie, czeladnicy i terminatorzy, a więc zgromadzenie majstrów tkackich, zgromadzenie farbiarzy, parasolników, piwowarów, stolarzy, szewców, krawców i tak dalej. Jakieś dziś już nieistniejące zrzeszenia. Nosi wodów, krupiarek, obsiewaczek, maślarzy, druciarzy, perukarzy. Na nabożeństwa za pomyślność ojczyzny wzywają wierni do kościołów wszystkich wyznań. Nie brak ciekawych faktów, jak na przykład. Zgromadzenie majstrów rzeźniczych wyznania ewangelickiego, połączone węzłem jedności i zgody, zaprasza współbraci na nabożeństwo do ojców Bernardynów. Młodzież Polska Wyznania Mojżeszowego zaprasza braci rodaków na nabożeństwo za pomyślność ojczyzny w synagodze na nalewkach. Nie brak zaproszeń pisanych nieudolną ręką, usianych błędami. Chłopcy polskie. Roznoszące plakaty zapraszają na nabożeństwo do kościoła na Leśnie. Zgromadzenie panien szwaczek z magazynów obuwia damskiego zaprasza rodaków na nabożeństwo w kościele księży franciszkanów. Śmiało poczyna sobie mieszczaństwo warszawskie. Szef hiszpański mówi 27 lutego 1861 roku do księcia Gorczakowa, namiestnika carskiego, nie sądź, wasza książęca mość, że policja, żandarmi i bagnety zastraszą lud polski. Dziś, kiedy on we krwi niewinnych maczał białe chustki, jako symbol niewinności i zemsty, z radością męczeńską nastawi obnażone piersi na bagnety i kule, bo lud ten widział kapłanów swoich bitych na hajami i widział krzyż, symbol swej wiary, porąbany i znieważony. Warszawa żyła w ekstazie religijnej, apoteozie męczeństwa. 1 marca 1861 roku wszystkie pisma wyszły w żałobnych obwódkach, a pogrzeb pięciu poległych poruszył krocie mieszkańców stolicy. Upadek zbrojnego ruchu wprowadził chwilową depresję w społeczeństwie. Rozszalały się znów aresztowania, zsyłki, konfiskaty, rewizje i te wszystkie szykany, jakich nie żałował w Warszawie rząd carski, a zwłaszcza jego czynownicy, wśród których przeważali Niemcy. Gdy gubernatorem był Korw, a jego zastępcą Essen, gdy kuratorem okręgu szkolnego był Szwarc, a prezesem sądu Taube, policmajstrem miasta Miller, a prezydentem Majer, szefem żandarmów Friedrich, a komendantem Cytadeli Burman, toć przecie o braterstwie Słowian nie mogło być mowy. Nowy prąd społeczny wytworzył się. To pozytywizm warszawski, co przez pół wieku określił przewodnie linie postępowania. Rozwija się potężnie literatura. W murach Warszawy tworzą Sienkiewicz i Prus, a arcykapłanem pozytywizmu jest Świętochowski. Rozdział 12. Powąski. Na krańcu Warszawy, hałaśliwej, żywej, ruchliwej, stoi miasto pełne powagi i majestatu. To Powąski. Jeżeli Warszawa liczy milion ludności, to jej cmentarze liczą o wiele, wiele więcej mogił bo już od 1790 roku. Kapłani, rycerze, nauczyciele, artyści, literaci rzemieślnicy, biedota najuboższa i bogacze świata zgrzybiali starcy i niemowlęta. Lumiarze nauki i ciemne rzesze wszystko tu znalazło swoje wieczne odpoczywanie. Przez półtora wieku cała Warszawa składała tu szczątki swych najukochańszych. Leżą tu wikwintnisie Stanisławowskiego Dworu i towarzysze zabaw księcia Pepi spod Blachy. Leżą legioniści, działacze Sejmowi, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego, wojacy z Raszyna i twórcy Noc Listopadowej. Składano tu trumny w ciemną epokę paskiewiczowską i w latach Powstania Styczniowego. Legli tu ludzie epoki popowstaniowej – Ludzie ruchów 1905, ludzie z Wielkiej Wojny. Leżą ci, nad którymi świstała na hajka kozacka, i ci, którym rozlepiano okulniki okupacji niemieckiej, dążą i dziś kondukty pogrzebowe do tej wyspy śmierci. Powąski to jakby żałobne streszczenie życia stolicy. Gdyby wstali ci, co tutaj leżą, byłaby to historia bytowania Warszawy w ciągu półtora wieku. Niektóre mogiły zaginęły. Zapadły się w ziemię. Nie wiadomo dziś, gdzie jest grób Jana Kilińskiego, Wojciecha Bogusławskiego, autora Marii Antoniego Malczewskiego i wielu, wielu innych, których miejsce spoczynku powinno być otoczone opieką potomnych. Są groby zasłużonych mężów utrwalone pomnikami. Oto grób poety Legionów Cypriana Godebskiego, co zginął w raszyńskiej Bitwie, a na jego mogile świeci dumny żołnierski napis – Pokażmy światu przez chwalebne blizny, co może miłość, chwały i ojczyzny. Piękny napis położono na grobie Stanisława Jachowicza, opiekuna sierot. Jego rodziną był kraj cały, jego dziećmi wszystkie dzieci polskie. Na głazie mogilnym Bolesława Prusa krótkie słowa widnieją, sercu, serc. Oto na pomniku Promyka chłopskie dziecko uczy się czytać a na grobie Dygasińskiego leży jego wierny pies, As. Na cmentarzu powązkowskim leżą Stanisław Moniuszko, Tadeusz Korzon, pięciu poległych, Zygmunt Gloger, Deotyma, Ilnicka, Krzemiński, Stanisław, ostatni członek rządu narodowego z 1863 roku z napisem Jeden z ostatnich, a może ostatni z tych, co widzieli, marzyli i chcieli. Edward Odyniec, ostatni z filaretów, Narcyza Żmichowska, Józef Elsner, nauczyciel Chopina, Zygmunt Noskowski, Felicjan Faleński, Władysław Reymont. W katakumbach powązkowskich leżą ksiądz Hugo Kołontaj, ksiądz Jan Albert Albertrandi, jezuita Jan Bohomolec, prymas Michał Poniatowski, rodzice Chopina i długi szereg nazwisk z końca XVIII i początku XIX wieku. To miasto zmarłych przepełnione jest pomnikami z piaskowca, granitu, marmuru, żelaza. Dużo tu jest dzieł prawdziwej sztuki, a całe przepojone jest głęboką miłością dla tych, którzy już odeszli. Dużo wybitnych mieszkańców Warszawy spoczęło i na innych cmentarzach. Oto na cmentarzu ewangelickim leżą Michał Hube, dyrektor szkoły kadetów, Michał Schubert, twórca ogrodu botanicznego. Ksiądz Marcin Otto, członek rządu narodowego, budziciel ducha polskiego na Śląsku Cieszyńskim, Wojciech Gerson, słynny malarz, Ludwik Jenike, założyciel Tygodnika Ilustrowanego, Edward Jurgens, stracony w cytadeli w 1863 roku, Jerzy Samuel Bantke, Zygmunt Vogel, rysownik Jego Królewskiej Mości i wielu zasłużonych dla Polski ludzi. Na kalwińskim cmentarzu spoczęli Józef Simler, malarz, twórca zgonu Barbary Radziwiłówny, Stanisławowski bankier Tepper i wielu innych, a ostatnio na tym cmentarzu przybyła mogiła Stefana Żeromskiego. Na cmentarzu żydowskim pochowany jest dr Zamenhof, twórca Esperanta. Samuel Woll, skarbnik rządu narodowego w 1863 roku. Słowem, Warszawa Cmentarna to panteon wielu wybitnych i wielce dla polskich zasłużonych ludzi, którzy po trudach żywota i ofierze dla ojczyzny spoczęli w cieniu drzew nadmogilnych w ciszy, czasami tylko jękiem żałobnym zmąconej. Rozdział 13. Jasna Zorza. Reakcja popowstaniowa. Sybir, konfiskaty, cenzura i prześladowania językowe i religijne były na porządku dziennym. Jednakże duchowe życie stolicy, rozpalone przez szkołę główną, płonęło żywym światłem i zakwitało bujnie. Życie gospodarcze Warszawy także biło pomyślnie. Z 3000 posesji w 1866 liczba ich wzrosła do 5000 w roku 1891. W ciągu 30 lat liczba ludności podwoiła się. W ciągu następnych wzrosła do miliona. Powstały nowe dzielnice, parki, hale targowe, mosty przez Wisłę, uczelnie, szpitale, linie kolejowe, urządzenia miejskie jak wodociągi, kanalizacja, tramwaje, oświetlenie. Szybko, bardzo szybko dopędzała Warszawa swych sąsiadów zachodnich. Lata rewolucji 1905 były silnym impulsem życia narodowego. 5 listopada 1905 Sienkiewicz przemawiał do pochodu narodowego. Nadszedł wreszcie dzień, w którym powiały nam nad głowami nasze narodowe chorągwie. Zajaśniał nam pierwszy brzask wolności i oto czekamy, aby weszło jej słońce. Nie doczekał wielki pisarz istotnego zejścia słońca. A były to dni listopadowe 1918 roku. Nie to jest naszą klęską, że przegraliśmy nad Mamą i pod Verdun, mówiono w parlamencie berlińskim, lecz to, że na ulicach Warszawy wyrostki rozbrajały naszych żołnierzy. Ostatnie lata życia Warszawy to gojenie ran wojennych, ustalanie bytu państwowego, walka poglądów rozgrywająca się w ciałach rządowych i społeczeństwie, troski gospodarcze. Warszawa wysuwa się na stolicę potężnego państwa, a położenie geograficzne, które było powodem jej powstania, jest też rękojmią jej dalszego a wspaniałego rozkwitu. Twórca kanału sueskiego, inżynier Les Epps przepowiadał, że za 100 lat Warszawa będzie największym miastem Europy. Wojna przerwała normalny bieg rozwoju życia gospodarczego, jednakże gdy życie to powróci do swego trybu, zwłaszcza na wschodzie, gdy zagospodarują się Rosja i Syberia, Warszawa stanie się potężnym centrem ekonomicznym. Nastąpi to właśnie z powodu wybitnie centralnego położenia Warszawy w Europie. Odległość Warszawy w powietrznej linii jest prawie jednakową od Berlina, Wiednia, Budapesztu i Rygi. Do czterech stolic mamy więc jednakową drogę. Tak daleko jest z Warszawy do Belgradu jak do Sztokholmu. Uścia wielkich rzek Renu, Newy, Dniepru, Dunaju i padu jednakowo są oddalone od Warszawy. Odległość wielkich stolic Europy. Londynu, Paryża, Rzymu, Konstantynopola od Warszawy różni się zaledwie paru obrotami śmigła samolotu. Od naszej stolicy jednakowo oddalone są cieśnina gibraltarska, Islandia, Zatoka Karska i Zatoka Karabugaz na brzegu Kaspiju. Powietrzna linia do granic Afryki u płaskowzgórza Barka jest akurat tak długą jak linia do granic Azji na lewym brzegu Uralu. Słowem jak Warszawa jest centralnym punktem Polski, tak też jest i ona środkiem całej Europy. To zapewnia jej zupełnie wyjątkowe położenie. W ruchu ekonomicznym odegra Warszawa pierwszorzędną rolę. Paryż, Berlin, Warszawa i Moskwa to ogniwa wielkiego szlaku przecinającego kontynent Euroazji od Atlantyku aż do Pacyfiku. Warszawa będzie ogniwem środkowym pomiędzy produkcją Orientu i Okcydentu. Surowce wschodu przez Warszawę dążyć będą ku fabrykom zachodu, a gotowe przeroby wracać będą znów przez Warszawę. Będzie ona posiadała władny i decydujący głos w sprawach gospodarczych. Będzie dyktowała prawa i ceny. Będzie trzymała w dłoniach swoich splot interesów świata. Potęgi tej doczeka się miasto Rybaka Warsza, jeżeli istotnie spoją się z niem wszystkie ziemie polskie. Gdy wiatr od morza zespoli śpiżowe dźwięki dzwonów całej Polski – gdy cały naród Polski w swym stołecznym grodzie złoży myśli swych przędze i swych uczuć kwiaty. Dziś już ulice Warszawy tchną jakby innym zupełnie życiem. Nie tak smutnie wygląda Chrystus przed kościołem świętego Krzysza, radosny gwar studencki napełnia gmach Politechniki i Uniwersytetu. Miliard przesyłek i listów wysyła nasz stołeczny urząd pocztowy, dzwoni pieniądz w bankach, wielkie hotele przepełniają cudzoziemcy. Czarowna iluminacja Mostu Poniatowskiego w dniu obchodu dziesięciolecia niepodległości budziła zachwyt mieszkańców stolicy. Żywy ruch na ulicach miasta przewyższa ruch wielu miast Europy, a gdy z jednej strony Mickiewicz na pomniku przyciska ręką serce jako ten, co kochał i cierpiał za miliony, to w innej części miasta, już w to promienne dziesięciolecie, wystawiony pomnik rycerza bez skazy, księcia Józefa Poniatowskiego, broni najdroższej relikwii narodu mogiły nieznanego żołnierza. Tu obcy i swoi z głębokim szacunkiem odsłaniają głowy przed prochami tego, co życie swe za ojczyznę poświęcił. Kim on był? Nie wiadomo. Nikt nie wie, czy był to biedak czy bogacz, czy płakała po nim stara matka czy młoda żona. Nikt nie wie, czy był on rodem z wielkopolskich równin czy z Podhala, czy z poleskich bagien. Każdy musi w nim widzieć najdroższego brata. Nikt się z nim poróżnić nie może. Czy był on prawicowych czy lewicowych przekonań, czy skończył szkołę powszechną czy wszechnicę, czy może był analfabetą, to nic nikogo nie obchodzi. Majestat śmierci i potęga ofiary podnoszą go wysoko ponad rzeczywistość i prozę codziennego życia, a wieczny ogień u jego mogiły to wieczna wdzięczność całego kraju, który tę swą najcenniejszą relikwię złożył tu w sercu Warszawy. I pod opiekę stolicy oddał. I nieraz u tej mogiły chylą się postrzępione w boju sztandary i odsłaniają się krótkostrzeżone głowy młodych chłopców i pokryte siwizną głowy starców. Nieraz tu składa się wieńce żywych kwiatów i wstęg o żywych barwach, wstęg, z których każda jest symbolem jakiegoś narodu czy licznej grupy ludzkiej, a kobiece usta szepcą tu tkliwie gorącą modlitwę. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, panie. Rozdział 14. Teatr. Nigdzie może teatr nie odegrał tak wielkiej roli jak właśnie w Warszawie, a zwłaszcza w Warszawie porozbiorowej. Była to dla zdetronizowanej stolicy świątynia najczystszych wrażeń i nastrojów. Tam śmiało brzmiał najczystszy język polski. Tam z arcydzieł ojczystych czy wszechświatowych szły olśniewające błyskawice wielkich myśli i szczytnych uczuć, tych drgnień duszy, które Romski nazwał westchnieniami ludzkości. Mimo ucisku cenzury rosyjskiej umiała Warszawa pomiędzy wierszami czytać, a pomiędzy zdaniami dosłuchiwać się rzeczy, które cenzor byłby niemiłosiernie wykreślił. Nie wolno było na afiszu zamieścić nazwiska słowackiego. Jana Kazimierza zdegradowano z króla na księcia. W weselu chłopscy kosynierzy występowali tylko z kijami, ale dla Warszawy w dyskretnych afiszowanych literach J.S. był cały ukochany, umiłowany wieszcz Juliusz Słowacki. A chociaż na afiszu Mazepy figurowała obok księcia, to gdy stary Leszczyński mówił, A ja tymczasem z wieży wyjrzę na gościńce, czy się już król nie toczy po drodze lipowej. Młode, gorące serca drgały, a burza oklasków podkreślała ten wyraz król. Każdy mazur odegrany przez Lewandowskiego w rozmaitościach był powodem do patriotycznej manifestacji. Kontuszowy polonez w halce przyjmowany był grzmotem oklasków, a wiolonczela w polonezie z hrabiny musiała zawsze bisować swe tęskne solo, pod które podkładano tekst z pieśni Janusza Jak bywało, będzie zawsze. Młodzieży płonęły rumieńce na twarzach, starsze panie obcierały nabrzmiałe łzami oczy. podtrzymaniu ducha narodowego teatry warszawskie wielką odegrały rolę i szczera wdzięczność należy się i kierownikom, którzy mimo czujnego oka cenzury potrafili przemycić niejedno, i aktorom, których serca biły w jeden takt z publicznością, a umiejętnie podkreślone zdanie lub nawet jeden wyraz. Umiał uderzyć o wrażliwe struny serc słuchaczów i święty budziły akord. Teatry warszawskie mają już parowiekową tradycję. W 1578 roku w Zamku Ujazdowskim przed Anną Jagielonką, Hetmanem, Janem Zamońskim i Gryzeldą Baturówną odegrano pierwszą, a znakomitą próbę oryginalnego dramatu narodowego odprawę posłów greckich Jana z Czarnolasu. Rozmiłowani w muzyce wazowie sprowadzają już operowe trupy włoskie i oto 10 grudnia 1635 roku wystawiają na zamku warszawskim Dafnis przemieniona w drzewo bobkowe, apolog albo baśń owidiuszowa, która była reprezentowana muzyką na kształt komedii przed obecnością króla jego mości, królewiczów ich mościów, panów senatorów koronnych w Warszawie po Sejmie roku pańskiego 1635. Bywały w świecie człek, książę Albrecht Radziwiłł, pisze, że patrzył na tę sztukę z wielkim podziwem oczu. Istotnie było na co patrzeć, gdyż Jarzębski o owym Teatrze Królewskim pisze Nóż sala, gdzie komedie odprawują, włoskie skoki wyprawują. Dla tych teatrum cudowne z perspektywami budowne stoi zacne, z kolumnami niewidziane między nami. Jedne kunsztu na dół schodzą. Dwagami do góry wchodzą, drugie szrufry obracają, W mgnieniu oka zaś zwracają. Czynią z chmurami ciemności, potem światłość przyjemności. A pod wierzchem niebo własne z obłokami zda się jasne, słońce, miesiąc i z gwiazdami niebieskimi planetami. Tam ujrzysz piekło straszliwe i może zdać się burzliwe, na którem podczas pływają syreny morskie. Śpiewają. I tak pięćdziesiąt parę wierszy poświęca Teatrowi Królewskiemu musicus et servitor sacrae reginae maestatis Adam Jastrzębski, który obok tytułu nadwornego muzyka nosił jeszcze godność budowniczego jego królewskiej mości Ujazdowskiego. Z niemałym też zapewne przepychem przed Janem Kazimierzem i królową Marią Ludwiką grano na dworskim Teatrze cyda wspaniałą tragedię Kornelia, którą przetłumaczył Morstin. Były to jednakże zabawy dworu. Jak reagował na przedstawienie teatralne tłum szlachecki, zostawił nam wspomnienie ten nieoceniony gawędziarz mazurski, pan Jan Chryzostom Pasek. Dozwolono im in teatru publico w Warszawie triumf czynić z otrzymanej nad cesarzem Wiktorii. Kiedy indukowano osoby na teatrum, muzyki i ognie do triumfu, zeszło się ludzi kupa i na koniach pozjeżdżano na owo tak cudowne spektakulum. Jedni z Warszawy wyjeżdżają, drudzy przyjeżdżają. Kto obaczył, to się też zatrzymał na owo widowisko, choć mu pilno było. I ja też tam byłem, bom wyjeżdżał z Warszawy i wyjechawszy z gospody stanąłem też tak i strzeladzią na koniach, na owe patrząc dziwy. Stali tedy cirka, hok, spektakulum, ludzie różnego gatunku i różnej fantazji. Kiedy już insze odprawiły się indukcje jako się potykali, jako piechoty zwierali, jako komunik, jako strona stronie ustępowała, jako brano więźniów niemieckich, szyje ucinano, jako do fortece szturmowano i one odbierano, zgoła z wielkim kosztem i magnificencją te rzeczy odprawowały się. Skoro już, jakoby po zniesieniu wojska i położeniu na placu nieprzyjaciela, prowadzą w łańcuchu cesarza w ubiorze cesarskim, Koronę cesarską już nie na głowie mającego, ale w rękach niosącego i w ręce królowi francuskiemu onę oddającego, widzieli tedy, że to Francuz był znaczny, który osobę cesarską reprezentował w łańcuchu idącą. Umiał potrafić pisizu jego i wargę też jako cesarza wywracał. Począł jeden z Polaków konnych wołać na Francuzów: Zabijcie tego takiego syna, kiedyście go już porwali, nie żywcie go. Bo jak go wypuścicie, będzie się mścił, będzie wojnę mnożył, będzie krew ludzką rozlewał, a tak nie będzie nigdy miał świat pokoju, skoro zaś zabijecie, król jegomość francuski osiągnie imperium, będzie cesarzem, będzie da Bóg i naszym królem polskim. W ostatku, jeżeli wy go nie zabijecie, ja go zabiję. Porwie się do łuku, nałożywszy strzałę, jak wytnie pana cesarza w bok, aż drugim końcem żelezie wyszło. Zabił. Drudzy Polacy do łuków, kiedy wezmą szyć w ową kupę, naszpikowano Francuzów, samego co siedział in persona króla postrzelono na ostatek w łeb i z majestatu spadł pod teatrum i z innymi Francuzami uciekł. Tak było w roku pańskim 1664, ale nie o wiele lepiej było i w sto lat później, gdy już w bogusławskiego teatrze pan Stolnik Łukowski tak się rozrzewnił losem nałogowego gracza w Beverleyu że pragnąc powstrzymać go od samobójczej śmierci ryknął wzruszonym głosem z sali na scenę – Mości Beverley, toż jakoś wać panu tu dopomożemy, a ręki na się nie podnoś, Boga się bój. Panowanie Augusta II przynosi nowość w sprawach teatralnych. Kazał król w Ogrodzie Saskim wybudować Operhaus koło ulicy Królewskiej, gdzie dziś gmach giełdy. Na opery, gdzie tam grywano, mogła już publiczność kupować bilety. Ale te wszystkie opery i balety były cudzoziemskie. Czy to Margarita Cantanea, Cantatrice dell'Ardina, Cecylii Renaty, czy grupa Barona Mordax z Sasów, czy zespoły operowe Stanisława Augusta, to wszystko cudzoziemcy. Naród potrzebował własnego, narodowego teatru. Możnego mecenasa miała też sprawa teatralna w Stanisławie Augustie. Teatrów w samych Łazienkach wybudowano trzy – Stary koło pałacu, w pomarańczarni i na wyspie. Urządził na zamku komedialnie Mały Teatr w Ujazdowskim Zamku, Teatr w Pałacu Kazimierzowskim, a projektował jeszcze inne teatry Władysław Tatarkiewicz. I oto zjawia się opatrznościowa postać twórca teatru polskiego Wojciech Bogusławski. W epoce stanisławowskiego odrodzenia wybijają się na widownie Dwa i Wielkopolanie. Kiliński, mieszczanin Trzemeszna, szef, rzemieślnik, który się wybił na pułkownika wojsk polskich i Bogusławski, szlachcic z Poznańskiej wioski, który nie wahał się ponieść swego herbowego klejnotu na deski sceniczne, a przecież to były czasy, w których trzeba było aż dekretu Marszałka Wielkiego Koronnego 1775 rok, ażeby nikt nie ważył się też osoby teatralne leżyć i afrontować. Co za wpływy skierowały młodego szlachcica na deski sceniczne – nie wiadomo dotychczas. Ale był to jakiś opatrznościowy znak. Bogusławski pisze, tłumaczy, gra, lokalizuje, boryka się. Wszędzie budzi nowe myśli, daje nowe wrażenia, podnosi serca. Bogusławskiego widzi się na przemian w Warszawie, Wilnie, Dubnie, Grodnie, Lwowie, Lublinie, gdzie tylko dla polskiego teatru było coś do zrobienia. Dźwigać teatr, gdzie będzie można. Pamiętać zawsze, że się z Warszawy wyszło i do Warszawy godzi się powrócić. To też imię tego entuzjasty, tego ideowego wielkopolskiego szlachcica, związane jest ściśle z dziejami stolicy i jej teatru narodowego. Z grona jego aktorów wyszedł twórca Momusa, stary Alojzy Żółkowski, lwowianin, który tak wdzięcznie żonglował słowem polskim. Mieszkając stale w Warszawie i patrząc na jej życie, stary Żółkowski wiele pozostawił fraszek i dowcipów poświęconych temu miastu. Warszawa ma wielki présent d'esprit, bo przy tylu koncertach jednak zdekoncentrować się nie daje. Gdy inne stolice budzą się, Warszawa zachowuje się spokojnie, bo ma w sobie sza. W tych czasach dwa razy temperują pióra. Raz, gdy ma się pisać, a drugi, gdy się zbyt rozpisze. Terazniejsza Polska nie do poznania się zabudowała. Z krajami jak z dziećmi. Najpierw muszą podrosnąć, a potem przychodzą do poznania. Nasz kraj należy do rzędu polipów. Choć go na tysiąc sztuk rozciąć, każda jednak część żyć będzie. Dla skołatanego uściskiem rosyjskim społeczeństwa warszawskiego, Momus był nie tylko wesołym pismem humorystycznym, lecz było to wydawnictwo propagandowe którego nie mógł się czepić obcy cenzor nie znający subtelności języka. Rozdział 15. Muzyka. Miała Warszawa swoje piękne tradycje muzyczne, a Jarzemski, który należał do kapeli Zygmunta III i jego starszego syna, a więc i znał się na muzyce i wiedział, co się w tej sprawie dzieje w mieście, dużo zostawił wspomnień o muzyce w swoim gościńcu. Podaje tedy ów nadwyraz ciekawy musicus et servitor sacrae reginae maestati z wiadomości, że u ojców Bernardynów na Pradze jest ganek dla muzyki niższy, a pozytyw nad nim wyższy. Na ratuszu jest szumny ganek dla trębacza. U ojców jezuitów śpiewają psalmy i w organy grają, a muzyka albo kapella jego królewskiej mości melodie w uszy niesie, a Włoszy nadobnie śpiewają, jedni basem, także altem, drudzy tenor i dyszkantem. Jest tam baltazaro, sopran raro, jest forszter, altysta, który wyśpiewuje kilka oktaw, jest kopula z Gianmarią, jest elert, wiolista przedni, a Galot lutnista. simonides, kornecista, graniczny, sztorcista, Marek jest kapelaem magistrem, a wicemagistrem Pękiel, zacny organista. I Mielczewskiego też rzeczy do grania, śpiewania grzeczy. U Augustianów jest wielość muzyków, trzy ganki, organy czwarte, instrumenta, wdzięczne głosy. Za konicą świętej klary, chwalą Boga dyszkantami, śpiewają drugie altami. Ojcowie Bernardyni, w organy huczne grają. Pałacu jaśnie wielmożnego jego mości pana Adama Kazanowskiego, marszałka nadwornego koronnego, jest nad salą balową ganek na tym, że grywają muzycy, trudzy śpiewają. Znajdzie się tam pozytywy, klawicymbał, znajdziesz lutnię, skrzypki, cymbał, wiolę z harfą, dwoistą ze strunami, bardzo wdzięcznymi. Musieli się muzycy za panowania wazów mieć nie najgorzej. Bo pan Herard, muzyk jego królewskiej mości, ma własny dworek, w nim podwórze, studnia, stajnie, a gdy mu zgorzał pierwszy taki, drugi zbudował jednaki. W pałacu kazimierowskim jest świętej Cecylijek związek, niebieskiej Lidije, gdzie śpiewa nieszpor kapella po królewsku Gioia Bella. Wszystkie te jednak poczynania artystyczne toną w potopie szwedzkim. Ponieważ jednak Warszawa jak Feniks potrafiła odradzać się z popiołów, to już za sobieskiego sekretarz królewski Jacek Różycki tworzy Missa koncerta, a sasi wprowadzają operę włoską. Odrodzenie narodowe stanisławowskiej doby porusza także i w muzyce rodzime pierwiastki, które jednak silnie były poddane wpływom włoskim. Czy to pierwsza opera polska Nędza uszczęśliwiona Macieja Kamieńskiego, czy Krakowiacy i górale Kurpińskiego? Wreszcie za niewątpliwym staraniem Staszyca powstaje konserwatorium muzyczne w starym już rozebranym klasztorze panien Bernardynek. Kierowniczą rolę ma tu Elsner, nie tyle sławny ze swych oper, jak Leszek Biały, Król Łokietek lub Jagiełło w Tenczynie, ile raczej z tego, że jego uczniem był Chopin. Urodzony w cichej wiosce mazowieckiej pod Warszawą, od wczesnego dzieciństwa, mieszkający w Warszawie, uczęszczał Fryderyk do klasztoru Bernardynek na naukę, a pan Elsner prorokował mu wspaniałe triumfy muzyczne. Grywa mały Chopin w sali pałacu Radziwiłowskiego, grywa w Belwederze przed okrutnym wielkim księciem, grywa w pałacach magnatów, a talent jego potężnieje i promienieje na horyzoncie stolicy. Wreszcie opuszcza ją. Przyjaciele odprowadzają go aż na wolę, na drogę dają mu serdeczną pamiątkę, kubek srebrny napełniony ziemią rodzinną. Nie wróci już do polskiej stolicy jej cudowny syn. W październikową noc ten geniusz zamyka powieki w mieszkaniu przy placu Vendôme, a dwa ostatnie zdania, jaki konający powiedział, poświęcone były matce i Warszawie. Do Warszawy kazał zawieść swe serce, a ze słowami: Matka, moja biedna matka. Skonał. W ostatnim momencie życia oddał hołd swej Matce Polce i swemu rodzinnemu miastu. Sercem rwał się do Warszawy i do Warszawy przywieziono to biedne serce, co przestało bić tak daleko od ojczystej ziemi. W lewym filarze świętokrzyskiego Kościoła wmurowano urnę z tym cennym skarbem, a tekst z Pisma Świętego, A gdzie skarb twój, tam i serce twoje widnieje na tablicy pamiątkowej. Nad Warszawą ciążą wtedy jak ciężka gradowa chmura, rządy paskiewiczowskie, rzucające się bezlitośnie na każdy przejaw życia. To też Warszawa milknie, a od Chopina do Moniuszki tylko drobne talenty i średnie zdolności muzyczne pojawiają się na horyzoncie stolicy. Zajaśniało wreszcie słońce, a był niem Stanisław Moniuszko, herbu krzywda. Ten herb to jakby symboliczne fatum jego życia. Ubogi organista u świętego Jana w Wilnie, otoczony liczną rodziną, borykał się Moniuszko z morzem kłopotów finansowych, aby zapewnić egzystencję swym najbliższym. W Warszawie, na ulicy Mazowieckiej, w skromnym mieszkanku, dając lekcje i przepisując dla zarobku nuty, boryka się Moniuszko z niedostatkiem, prawie biedą. A jednak tworzy i tworzy ten nad wszelki wyraz płodny kompozytor. Obok oper z tematów wsi polskiej jak Halka, Flis, Verbum Nobile lub Straszny Dwór tworzy Hrabinę, operę z życia pod blachą. Jako kapelmistrz opery i profesor wznowionego konserwatorium wywarł Moniuszko wielki wpływ na muzykalne życie Warszawy. Popowstaniowe społeczeństwo garnęło się na środowe wieczory w Towarzystwie Muzycznym, odbywały się one w salach redutowych – i stanowiły ognisko kultury muzycznej obok opery i konserwatorium. Obok Żeleńskiego, Wieniawskiego i Noskowskiego stawali tam u pulpitu i obcy wielcy dyrygenci i kompozytorzy. Wreszcie ukazuje się młoda Polska. Jak mieliśmy po rewolucji listopadowej rozkwit poezji romantycznej, po powstaniu styczniowym wielkie posunięcia w malarstwie, tak po rewolucji 1905 roku zachwitają nowe talenty w dziedzinie muzyki. Karłowicz, Różycki, Szymanowski. Najstarszy z nich wiekiem Karłowicz zginął dziwnie tragiczną śmiercią. Powołały go duchy Tatr, przysypując śnieżną lawiną. Dzieła jego jak Powracające fale, Rapsodia litewska lub Stanisław i Anna Oświęcimowie stanowią perły naszego repertuaru koncertowego. O pozostałych dwóch naszych kompozytorach niech mówi fachowiec, a więc dr Zdzisław Jachimecki. Ludomir Różycki – talent śmiały i pewny siebie, rzuca pomysły swoje al fresco, dlatego też w perspektywie teatralnej przedstawiały się one efektownie. Wnosząc z dotychczasowego rozwoju twórczości Różyckiego, należy od kompozytora tego oczekiwać niejednego dzieła wartościowego, i spodziewać się nieprzemijających dla kultury muzycznej w Polsce wpływów jego talentu, znanego i uznanego także poza granicami kraju. Przepowiednia naszego historyka muzyki spełniła się rychło. Balet Pan Twardowski miał w Warszawie dotychczas z górą 300 przedstawień przy wypełnionej sali, Krywają, Różyckiego w Zagrzebiu i Lublanie, a po wymienionych przez Jachimieckiego utworach przybył już bogaty dorobek, bo opery Casanova oraz Beatrice Częci Wielkim sukcesem w kraju i za granicą cieszy się twórczość Karola Szymanowskiego Od Chopina nie pojawiły się w Polsce utwory tak górnie nastrojone, tak piękne, urocze Myśl rozwijała się tu z przedziwną prostotą, z genialną konsekwencją Jego język muzyczny jest wyrazem najczystszej poezji Takiej szlachetności w inwencji tego niepokolania melodyjnego żaru uczuciowego nie posiada żaden tego rodzaju utwór współczesnych kompozytorów europejskich. Widziałem w Buenos Aires wielkie afisze koncertowe, opiewające koncert muzyki polskiej, gdzie tylko dwa nazwiska były podane Chopin i Szymanowski. Wystawione na scenie warszawskiej opery Hagit, król Roger, były ucztami dla smakoszów. Słusznie mówi Jachimecki o pieśniach Szymanowskiego Po pierwszym zetknięciu się z nimi nie można nawiązać poufałej znajomości Może dopiero następne pokolenia dadzą kadry przygotowanych słuchaczów Dziś w Warszawie brak ich wśród polskiej publiczności Kultura muzyczna miasta stoi na poziomie nieodpowiadającym Powadze stolicy potężnego państwa i narodu o tysiącletniej kulturze Pomnik Chopina, wystawiony w Alejach Ujazdowskich, jest raczej wyrazem dumy narodowej niż kultu muzycznego. Rozdział 16. Muzea. Dumą i chlubą każdego miasta są jego muzea. Warszawa niestety przez długie czasy nie mogła poszczycić się tym dorobkiem kulturalnym, tą arką przymierza między dawnymi i młodymi laty, jaką są muzea. W trakcie gdy na zachodzie Europy muzea przekształcały się z prywatnej własności monarchów w instytucje narodowe, w tym czasie Warszawa, zepchnięta do rzędu gubernialnych miast Rosyjskiego Imperium, nie mogła nawet marzyć o zapomogach miasta lub państwa, bez czego żadne muzeum istnieć nie może. Wysoce wartościowe zbiory Polski ostatniego Augusta, jak słynny gabinet rycin, zbiory miedziorytów, galeria obrazów, wszystko wywieziono na północ. Nie były pewne nawet zbiory prywatne, więc starannie je ukrywano, aby nie zwróciły na siebie chciwej uwagi zaborców. Zresztą i oni sami, wiedząc, że muzeum jest zawsze świątynią poświęconą przeszłości, której byli zapamiętałymi wrogami, nie chcieli dawać pozwolenia na otwarcie jakichkolwiek zbiorów. Powszechnym wówczas sposobem warszawskim trzeba było obchodzić surowe przepisy i podstawić placówki kulturalne pod różne inne tytuły. Tak powstało Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, odznaczając się tym, że nie było tam nic ani z przemysłu, ani też z rolnictwa. Były to zbiory etnograficzne, początkowo egzotyczne, uzupełnione później przez okazy z życia ludu naszego. Początek dały tu zbiory pana Leopolda Janikowskiego z Kamerunu, a następnie dział egzotyczny uzupełniali ideowi nasi wygnańcy syberyjscy, którzy w tęsknocie za ojczystym krajem słali doń, co tylko mogli zdobyć wśród ludów Dalekiego Wschodu i mroźnej północy. Dzięki temu muzeum zdobyło bardzo cenne rzeczy z życia i twórczości ludów rasy mongolskiej. Trudno było Muzeum w Warszawie wypełnić samą tylko egzotyką. To też wkrótce rozpoczęło się gromadzenie okazów kultury ludowej, zarówno materialnej, jak i duchowej, przy czym doskonale zorganizowano dział prehistorii. W ostatnich latach życie wysunęło istotną potrzebę zbiorów z dziedziny przemysłu i rolnictwa. Dlatego też zaczęto niektóre sale zapełniać okazami tego typu. Uszczuplając miejsca etnografii, która prędzej czy później musi niewątpliwie znaleźć się w ramach Wielkiego Muzeum Narodowego. Warszawskie Muzeum Narodowe jest kreacją powojenną. Miasto Warszawa posiadało z darów prywatnych skromną galerię obrazów dawnych mistrzów. Były to w większości bardziej lub mniej udatne kopie oraz trochę oryginałów. Cały katalog zawierał zaledwie 600 numerów obrazów. Gdy władze rosyjskie ustąpiły, komitet obywatelski, obejmujący całą kształt życia stolicy, zwrócił uwagę i na zagadnienie muzealne. Powołał więc radę muzealną z obywateli, a dyrekcję powierzył panu Bronisławowi Gębarzewskiemu. Był to dla przyszłego muzeum wybór opatrznościowy. Nowy dyrektor całą duszę swoją oddał powierzonej sobie placówce. To mniejsza oddać duszę idei to nie jest trudno ale oddać jej cały swój czas i energię, wszystkie myśli i wszystkie poczynania, całe zdrowie i zapał, to może zrobić tylko człowiek wyznaczony do tej pracy przez los, człowiek widzący w powierzonej sobie placówce całe swoje szczęście. To też rezultat i ogólny wynik jest zdumiewający. Z owych paruset obrazów, co stanowiły zawiązek zbiorów, rozwinęło się i powstało muzeum posiadające 39 działów i 150 tysięcy numerów katalogowych. W dziale obrazów są takie perły jak Matejkowski Autoportret, jak Gierymskiego Słynne Trąbki, jak Hełmońskiego Babielato, jak Baciarelli'ego portret Stanisława Augusta i autoportret, i cała wielka galeria mistrzów swoich i obcych. Osobna sala poświęcona jest Warszawie. Trudnem jest do pomyślenia, aby jakiś uczony, piszący o Warszawie, nie rozejrzał się w tych materiałach, jakie do dziejów stolicy zgromadziło Muzeum Narodowe. Budżet miasta przeznacza znaczne sumy na zakupy, a oprócz tego płyną do muzeum liczne depozyty i dary. Muzeum Narodowe połączone jest z Muzeum Wojska, a oba te muzea zajmują gmach dawnego cyrkułu policyjnego, gdzie zaledwie część eksponatów można było wystawić, a wielka ilość okazów musi leżeć pochowana w składach. Ten brak miejsca skłonił zarząd miasta do decyzji w sprawie budowy nowego, specjalnego gmachu. Wybrano na ten cel puste ogrody przy Alei 3 maja i na tym terenie wznosi się gmach mający ćwierć kilometra frontu. Będzie to budowla monumentalna, wzniesiona według najnowszych wymagań muzeologii, godna stolicy potężnego państwa. Prawdopodobnie pomieszczą się tu nie tylko zbiory zgromadzone przez miasto, lecz i tak zwane zbiory państwowe, bo przecież trudno w jednym mieście zbudować dwa muzea, a zbiory państwowe nie mają należytego pomieszczenia. Może przy tej okazji ukażą się na światło dzienne kopie rzeźb antycznych zgromadzone przez Stanisława Augusta pod nazwą Gabinetu Odlewów. Zbiory te nie były wywiezione do Rosji, ponieważ stanowiły obiekty zbyt ciężkie i kłopotliwe do przewozu. Dlatego też od kilkudziesięciu lat leżą one w podziemiach uniwersytetu, odwiedzane zapewne jedynie przez szczury. Nie został też wywieziony gabinet zoologiczny, zamieniony obecnie na Muzeum Przerodnicze, chociaż i ono poniosło straty. Wywieziono bowiem stąd w 1915 roku bardzo cenną kolekcję kolibrów. Muzeum Przyrodnicze ma fatalne pomieszczenie. Sale ciasne i ciemne, okazy skupione, gęsto, trudne do obejrzenia. Niestety bogate zbiory tutajsze tracą zupełnie przez to niewygodne natłoczenie. Toteż budowa specjalnego gmachu na pomieszczenie przyrodniczego działu staje się koniecznością. Niepodobna przecież, żeby stolica nie posiadała dobrze zorganizowanego, tak ważnego działu jak Muzeum Przyrodnicze. Gdy kto opowiada o braku zdolności organizacyjnych w narodzie polskim, ten powinien zaznajomić się z dziejami Muzeum Narodowego w Warszawie, a przekona się, że umiłowanie przedmiotu, twarda wola i energia jednostki mogą zdumiewające dać wyniki, prawie nieprawdopodobne jak to muzeum, co z 600 numerów katalogowych rozrosło się do 150 tysięcy w ciągu paru lat. A z paru ciemnych sal na Antresoli przeniesie się do wspaniałego, specjalnego gmachu. Gdy warszawskie Muzeum Narodowe otworzy swe podwoje, będzie to jednym z dowodów twórczości ducha polskiego, który odnosić może triumfy nie tylko na polach bitew, ale i w mozolnej, codziennej pracy składania dowodów duchowej tężyzny polskiej. Niewątpliwie po wzniesieniu odpowiedniego monumentalnego gmachu popłyną do niego szerokim strumieniem dary i depozyty od osób prywatnych, które teraz powstrzymuje od złożenia tych ofiar nieodpowiednie pomieszczenie obecne. Ale już teraz lwia część zbiorów mieści się w skrzyniach i śpichrzach, bo pomieszczenie jest zupełnie nieodpowiednie. Muzeum Wojska specjalnie cierpi na brak światła, a tak drogie sercu Polaka pamiątki, jak pistolety księcia Józefa lub drewniana kula Sowińskiego, ledwie że dadzą się obejrzeć. Rozdział 17. Rezydencje Królewskie Dawny przepych i świetność Warszawy pozostawiły swe pamiątki w budowlach kościelnych i świeckich. O ile pierwsze z nich względnie były szanowane przez najeźdźców, o tyle znów budowle świeckie padały ofiarą pożogi wojennej i wewnętrzne ich urządzenia bezlitosna pochodnia wojny rzucała na pastwę płomienia lub grabieży. Stąd z owego przepychu wnętrz, o jakim świadczą opisy, testamenty lub intercyzy magnackie, nie zostało do dzisiaj nic albo prawie nic. Gdzieś w powodzi wieków, w zawieruchach dziejowych zginął przepych pałaców osolińskich, Daniłowiczów, Radziwiłów, Borochów, Chodkiewiczów, Mniszków i tylu, tylu innych. Z niektórych pałaców pozostały tylko mury, z innych nawet murów nie ma. Te same katastrofy spotykały i pałace rezydencjonalne Monarsze, bo i one, a nawet one zapewne w pierwszym rzędzie, budziły łakomstwo grabieżców. I nie było tego stulecia, w którym by nie ograbiono naszych siedzib królewskich. Pierwsza ograbiła zamek warszawska królowa Bona, zabierając zeń wszystko, co się dało unieść. Nawet obicia ze ścian obdarto, nawet korzuszki panien respektowych zabrano, a nieutulone w płaczu za surową matką królewne Jagiellońskie jak zwykłe mieszczki na cynie jadły, bo wszystkie srebra królowa matka zabrała ze sobą do Włoch. Z dużym pańskim i artystycznym przepychem urządzony zamek Zygmunta III został przez Szwedów ograbiony doszczętnie, a koleją losów większość wnętrz, z wielkim smakiem urządzonych przez Stanisława Augusta, ograbioną została przez carskich namiestników w Warszawie. Przytem nie tylko obrazy, sztychy, brązy, porcelana, kobierce, świeczniki i meble masowo były wywożone z zamku, ale Paskiewicz nawet marmury ze ścian wyłupywał i wywoził do Homla. W czasie ewakuacji Warszawy w 1915 roku, gdy już zdecydowano oddanie stolicy armii księcia Leopolda Bawarskiego, załadowano kilkadziesiąt wagonów meblami, obrazami, kobiercami, świecznikami z zamku i łazienek i dopiero na podstawie traktatu ryskiego rzeczy te powróciły do naszych gmachów reprezentacyjnych. Jak polski Akropol, Wawel uwieńczony jest siedzibą królewską, tak też i nowa stolica zamczysko panujących, Wzniosła na wysokim tarasie nadrzecznym. Czy było tu kiedy jakie uroczysko poświęcone kultowi pogańskiemu? Na pewno nie wiadomo, chociaż nazwa podzamkowej ulicy Bugaj zdaje się naprowadzać na to przepuszczenie. Założenie zamku warszawskiego przypisują Konradowi II, 1251-1255, choć niewątpliwie obronny gród musiał tu stać i dawniej. Konradowa budowla była jeszcze drewnianą, może na potężnym podmurowaniu, którego ślady zostały po dziś dzień w podziemiach gmachu. Podobno dwie wyniosłe baszty. dworzeńska i mieszczańska, miały zamykać fortyfikacje zamkowe. Przy obecnie prowadzonej restauracji zamku odkryto cały szereg fragmentów odnoszących się niewątpliwie do epoki mazowieckiej. 70 lat od śmierci ostatnich piastów do zgonu ostatniej jagielonki nie pozostawiły na zamku warszawskim większych śladów. Coś przerabiał tu Zygmunt August, bo orły Zygmuntowskie znaleziono pod tynkiem, a królowa Anna kazała wybudować korytarz łączący zamek z Katedrą Świętojańską. Skromny zamek książąt mazowieckich i cichej, pobożnej Anny Jagielonki, ograbiony do tego przez Bonę, nie mógł odpowiadać świetności monarchy, którego Włości prawie milion kilometrów kwadratowych liczyły. Pierwszą tedy pracą, jaką przedsięwziął Zygmunt III. Po przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy było rozpoczęcie budowy wspaniałego zamku. Ta budowla, przez Andrzeja Hegnera Abrahamowicza wzniesiona, także wielokrotnym uległa przeróbkom. Zasadniczy pięciokąt dziedzińca głównego pozostał do dziś, ale zarówno mury zamkowe, jako też i wnętrza parokrotnie zmieniano. Nie zostało śladu z tej wielkiej sali, w której szójscy bili pokłony Zygmuntowi III, Wysokiej na dwa piętra sali, bogato w barokowym guście ozdobionej. Zmieniono doszczętnie teatr dworski, który budził podziw Jastrzębskiego jako teatrum cudowne z perspektywami budowne. Świetność zamku podtrzymywał Władysław IV, ale już za panowania jego brata potop szwedzki zalewa cały kraj, zamek obdarto do gołych murów, we wspaniałych salach zamkowych mieści się lazaret i koszary. A butne rajtary depcą marmurowe posadzki, rysując ostrogami te miejsca, gdzie zbierało się przedstawicielstwo narodowe, gdzie zasiadał w majestacie Rex Suecie, Zygmunt Waza i jego synowie. Obcy zniszczyli zamek. Obcy też posasi myślą o jego podźwignięciu. August mocny, który lubił naśladować monarchów francuskich, stworzywszy imponujące gmachy rezydencjonalne w swej saskiej stolicy, pragnie i we Warszawie odbudować świetność monarszej siedziby. Druga wojna szwedzka stanęła na zawadzie realizacji planów królewskich. Jedynie tylko w pobliżu zamku książę Jakub Lubomirski zniósł pałacyk kryty miast dachówki blachą i stąd znany powszechnie pod nazwą Pałac pod Blachą. Plany ojcowskie realizuje syn, August III. Dawne plany dresdeńskiego mistrza Peppelmana ulegają pewnej redukcji, a Gaetano Ciaveri dodaje do Zygmuntowskiego pięcioboku nowe skrzydło w kierunku północnym i ozdabia je piękną fasadą od strony Wisły. Z niewiadomych przyczyn w roku 1767 wybuchnął pożar w przebudowanym zamku i zniszczył znaczną jego połać. Stanisław August został bezgodny monarchy rezydencji. Należało się śpieszyć. Król powierzył pracę nad odbudową fontanie, a po jego śmierci Merliniemu. Jak przy budowie Pałacu Łazienkowskiego, tak i przy odnowieniu zamku sam król bardzo jest zajęty. Wybiera, grymasi, koryguje, snuje projekty. Nie wszystkie te projekty dały się urzeczywistnić. Brak zamkowi artystycznej oprawy. Za to wnętrza dają świadectwo niezwykłemu smakowi artystycznemu ostatniego naszego króla. Kilka wspaniałych sal o pięknych kominkach, bogatych sztukateriach, imponujących plafonach świadczą o tym, jak wielkim artystą, jakim estetą i smakoszem był Stanisław August, słusznie uznany za twórcę specjalnego stylu zwanego stylem Stanisława Augusta. Bardziej może niż w zamku zaznaczył się ten styl w tej perle warszawy, jaką jest pałac Łazienkowski. Jako znawca sztuki należał Stanisław August do najbardziej wyszkolonych i estetycznie wyrafinowanych panujących swojej epoki, pisze dr Alfred Lauterbach. A najbardziej reprezentacyjną budowlą tej epoki, a poniekąd herbem architektonicznym Warszawy, jest pałac w Łazienkach. Gustownie i pięknie utrzymany park Łazienkowski jest cząstką dawnego zwierzyńca książąt mazowieckich, jaki otaczał myśliwskie dworzyszcze książęce Wjazdowie. Zwierzyniec ten istniał i po przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy. W końcu XVII wieku tereny zwierzyńca ujazdowskiego są własnością lubomirskich, a jeden z nich, Stanisław, wzniósł wśród stawów pawilon łazienkowy, o którym wspominają kroniki, że był po królewsku wystawiony, z tiukiem i rzeźbą ozdobiony. Stanisław August marzył o cichej zamiejskiej ustroni i w tym celu nabył od lubomirskich ujazdów wraz ze zwierzyńcem. Podmokły i zabagniony teren zwierzyńca należało osuszyć i dopiero wtedy król powierzył Merliniemu misję stworzenia tu zacisznego, małego pałacyku. Centralnym punktem nowej budowli miał być dawny pawilon łazienkowy Lubomirskiego. Zdolny Włoch ślicznie rozwiązał to zadanie. Do środkowego pawilonu dobudował dwa skrzydła, nadbudował piętro i stworzył całość tak niewypowiedzianie piękną przez swą prostotę i wykwint, że próżno by szukać gdziekolwiek w Europie podobnego pieścidełka, jakim jest Pałacy Kłazienkowski. Tak rozplanowanym pałacu powstało kilka sal, jak Sala Salomona, Sala Balowa i inne, a na górze małe, zaciszne pokoiki mieszkalne uzupełniają te wielkie, parterowe sale recepcyjne. Sale te zdobią malowidła Baczarelliego, Plersza. Rzeźby tworzyli Monaldi, Rigi, Lebrun, Pink, Staci. Wspaniałe tarasy i schody prowadzą od pałacu do stawów, a taras frontowy zdobią artystyczne grupy. Czasami kopiarcy dzieł, czasami oryginalne rzeźby i figury, jak na przykład stojąca tuż nad taflą stawów Wisła. Taras północny z figurami gladiatorów i lwów prowadzi nad staw, zamknięty po przeciwnym krańcu wspaniałym pomnikiem sobieskiego. Natomiast od strony Tarasu Południowego znajduje się na stawie wysepka z kopią ruin pałacu Palmiry, co stanowi przepyszne ramy sceny teatru. W Stanisławowskim Parku na Ostrowie jest Teatrum Króla Jego Mości. Ponad wodą, nad podium jest scena. Przeciw sceny półkrągłe dla gości. Przeciw sceny na kamiennym otoczu siedli w tronach wielcy tragikowie. Noc listopadowa. Nie może być nic estetyczniejszego nad spektakl w Teatrze na Wyspie. Dają tam czasem balety i operety komiczne. W czarowną noc czerwcową srebrzysta tarcza księżyca w pełni błękitnawą poświatą okrywała stary park. Wśród wielkich drzew rozwodziły słodkie trele słowiki, a wturowały im w stawach łazienkowskich chóry żab, co grały jak harfy eolskie. Żadne żaby nie grają tak pięknie jak polskie. Ani ci śpiewacy ciszy drzew, ani owe chóry stawów nie lękały się zupełnie czarownej fali strausowskich walców zgranego wówczas barona cygańskiego. Tak muzyka, jak i fabuła tej pięknej operety stapiały się harmonijnie ze śpiewem słowików i chórem żab. Z blaskiem pełni księżyca i refleksami purpurowych świateł na stawie. W pewnej chwili cicho nadpłynęły dwa łabędzie, które wyglądały jakby odlane ze stopionego srebra. Był to najpiękniejszy wieczór mego życia. Miałem lat dwadzieścia, a ona siedziała obok mnie pod gwiaździstym niebem. Z całej duszy życzyłbym każdemu, aby przeżył choć jeden taki upajający wieczór przesycony wonią kwitnących jaśminów. Inaczej bywało tu półtora wieku temu. Gondole iluminowane, Podpływając pod gorejący światłami amfiteatr, zabierały baletników i opływały staw wśród pląsów i pieśni. W dziejach baletu dwa widowiska szczególnie się upamiętniły Kleopatra i porwanie Aspazji. Wielki karuzel odbył się w setną rocznicę odsieczy wiedeńskiej przy odsłonięciu pomnika króla Jana III. Potem zaczęło się przyzwoite stanom rycerskim igrzysko. Biegali paziowie dla zbierania pierścieni. Strzelali z pistoletów do figur murzyńskich, ścinali im głowy pałaszami lub podnosili z ziemi na kopiach. To powtarzało się po trzykroć z powszechnym u wszystkich spektaktorów poklaskiem. Na koniec potykali się ze sobą rycerze, strzelając i siekając się w pałasze. A wreszcie rozgorzała bitwa ognista i wojenna za wszystkich uczestników. Trwał karuzel pięć kwadransów. Po czym król udał się do nowego teatru na kantatę? I balet heroiczny, gdzie ujrzano jakąś zarówno obszerną, jak wzruszającą historię z czasów starożytnych. Czułe płakały damy, widząc przygody miłosne Agatysa z Cefalidą i Parmenona z Elianą. Chwalebna ciekawość tak pięknego widowiska sprowadziła do łazienek, prócz około tysiąca powozów, tak wiele ludzi różnego stanu, że napełnili i okryli wszystkie pagórki okoliczne. Można by śmiele powiedzieć, że do 30 tysięcy głów się tam znajdowało Wasylewski na dworze króla Stasia Zanim ukończono Pałac Łazienkowski Wybudowano na prowizoryczne mieszkanie królewskie tzw. Biały Domek Posiadający tylko jedną salę i parę pomniejszych ubikacji Jest to gustowny blok architektoniczny ozdobiony wewnątrz freskami w guście pompejańskim do kompleksu budowli łazienkowskich dodać też należy tzw. Pałac Myśliwicki lub myśliwiecki, gdzie mieszkał książę Józef. Jest to bardzo piękny gmach o gustownym frontonie ozdobiony sztukateriami. Szkoła podchorążych, Kordegarda, Eremitorium, Stara i Nowa Pomarańczarnie uzupełniają kompleks gmachów parku Łazienkowskiego. Do reprezentacyjnych gmachów Rzeczypospolitej zaliczyć należy i Pałac Belwederski, zbudowany według planu Kubickiego. Już w roku 1764 kupił król pałacyk Paców, stojący na tarasie wiślanym, a od pięknego widoku ze wzgórza na równiny nadrzeczne zwany był z włoska Belvedere. Pałacyk ten rozebrano, a w roku 1822 wzniesiono obecnie istniejącą budowlę pełną skromnych form, a jednak artystyczną i pełną gustu. Pałac belwederski w układzie bardzo przypomina słynny Biały Dom, siedzibę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, jeno w miniaturze. Mieszkańcem tego pałacu był kiedyś okrutny wielki książę Konstanty Pawłowicz, a dziś w jego murach mieszka i nad losami Polski przemyśla zwycięski wódz, twórca Armii Polskiej, pierwszy marszałek Polski, Józef Piłsudski. Rozdział 18. Dzień dzisiejszy. Wojna światowa poderwała silnie dobrobyt stolicy. Okupacja niemiecka nie była łagodniejsza od okupacji szwedzkiej Karola Gustawa lub Karola XII. Natomiast przywrócenie godności stołecznej wymagało od miasta wielu inwestycji, choćby dla pomieszczenia władz i urzędów państwowych. Gwałtownie poszukiwano gmachów na ministerstwa, na pomieszczenie Sejmu i Senatu, wymagały powiększenia akademickie zakłady naukowe. Niewygodnie gnieździły się banki. Wołały o własne lokale liczne szkoły powszechne, duszące się po ciemnych, brudnych lokalach prywatnych. Trzeba było odbudować mosty na Wiśle, rozwiązywać umiejętnie węzeł kolejowy warszawski, przy czym nieodzowną jest budowa tunelu linii średnicowej, nowego mostu na Wiśle i centralnego dworca. Zapuszczone, a osławione bruki miejskie wymagały ulepszeń. Wodociągi nie wystarczają. Linie tramwajowe trzeba przedłużać do nowo powstających przedmieści. Gmach opery jest stary, szczupły i niewygodny. Teatr narodowy trzeba było odbudować po pożarze. Rosnąca w liczbie ludność stolicy dusiła się w ciasnocie murów. Życie wywołało konieczność rozbudowy przedmieści. Zarząd miasta otrzymał w spuściźnie po zaborcach wszystkie sprawy miejskie tak powikłane, tak zaniedbane, że istotnie cudów dokazywać musi i niesłychany nakład energii i pracy musi włożyć, aby podążać w pracach i podnieść miasto do istotnie wspaniałego, reprezentacyjnego typu, godnego stolicy Wielkiego Państwa. W ciągu dziesięciolecia nader trudnych warunków finansowych zrobiono jednak istotnie bardzo wiele. Powstały całe kolonie nowych domów na Żoliborzu, Czerniakowie i Mokotowie. Pod alejami Kuwiśle wykopano tunel. Zbudowano wiadukt prawie do rzeki i filary pod nowy most. Wzniesiono nowy gmach gimnazjum imienia Stefana Batorego i rozbudowano znacznie gmach gimnazjum żeńskiego imienia królowej Jadwigi. Wzniesiono nowe olbrzymie gmachy dla szkół powszechnych. Rozpoczęto budowę gmachu Muzeum Narodowego o 250 metrach frontu. Wznoszą nowy gmach dla Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dla Banku Gospodarstwa Krajowego, dla Centrali Telefonicznej Międzymiastowej. Wybudowano seminarium dla szkół zawodowych o 150 oknach frontu, wzniesiono cały szereg domów akademickich umożliwiających młodzieży pobyt na studiach. Staną wspaniały gmach Akademii Handlowej, Szkoły Nauk Politycznych, Państwowego Instytutu Geologicznego. Rozpoczyna się wkrótce budowa Wielkiego Gmachu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższej Szkoły Pielęgniarek. Zbudowano imponujący Gmach Instytutu Higieny, Gmach, który wzbudził podziw delegatów Komisji Sanitarnej Ligi Narodów. Wzniesiono nowy Gmach Sejmu i Wielki Hotel dla Posłów. Wszystko to prace ostatnich lat ośmiu. A teraz prowadzone są roboty wiertnicze celem zbudowania kolei podziemnej. A oprócz tego czeka skanalizowanie przedmieść, budowa olbrzymich remis tramwajowych. Trudno nawet wyliczyć to wszystko, co jeszcze pozostaje do zrobienia, aby powetować czasy zastoju pod rządem zaborców i doprowadzić miasto do prawdziwie europejskiego stanu. O poprzednim zaniedbaniu miasta świadczy wymownie sprawa szkół powszechnych. W ciągu 8 lat ostatnich przybyło w Warszawie do dawnych szkół 309 nowych izb szkolnych, a wszystkie one pracują na dwie zmiany, bo tak znacznej liczby sal jeszcze potrzeba. Zamierzone jest wzniesienie specjalnych gmachów na pomieszczenie ministerstw, poczt i telegrafów, robót publicznych, spraw zagranicznych, pracy i opieki społecznej. Mają powstać gmachy najwyższej izby kontroli, głównego archiwum, biblioteki narodowej. Województwa. Każdy rok przynosić będzie nowe gmachy monumentalne. A o ile owe urzędowe siedziby zakrojone są na wielką skalę, o tyle znów domy prywatne zerwały z dawnym typem drapaczów nieba, gęsto zbitych przy sobie, i raczej wybrały typ willowy, obramiony zielenią, tonący w kwiatach. Do tego dążą wszystkie kolonie nowe, jak kolonia Stasica, Lubeckiego, Żolibo, Szczerniaków, Henryków i inne. Domki takie, przeważnie na jedną rodzinę oplecione winem, otoczone ogródkiem, tworzą osiedla bardzo sympatyczne, pogodne i wesołe, a dzieciarnia ich może wybiegać się do woli i oddychać świeżym powietrzem. Natomiast gmachy użyteczności publicznej dążą do monumentalnej powagi i ogromu. Wyższa szkoła handlowa i Państwowy Bank Rolny doskonale reprezentują typ monumentalnych gmachów, a gdy stanie centralny dworzec, Gmachy ministerstw, gdy stanie Kościół Opatrzności na pamiątkę uchwalenia konstytucji 17 marca fundowany, gdy otworzy podwoje Muzeum Narodowe, któż pozna tę biedną Warszawę przedwojenną, zgubioną przez czynownictwo rosyjskie? Parę lat obecnego wolnego życia więcej przynosi miastu niż długi okres od powstania listopadowego do momentu wyzwolenia się państwa. Wkrótce kolej podziemna zbliży do siebie oddalone dzielnice. Wkrótce nowe mosty przetną Wisłę. Odnowiony zamek zabłysnie dawnym majestatem królewskim, a na cały kraj wołać będzie swym napisem umieszczonym nad wejściem Semper Tibi Polonia. Rozdział 19. Okolice Warszawy. Pierwotnie miasto mazowieckie obejmowało niewielki obszar, ujęty od wschodu korytem Wisły, a z innych stron murami i wałami, które stanowiły fortyfikacje miejskie. Ciasny ten okrąg rychło okazał się zbyt małym i miasto przewaliło się poza mury średniowiecznego grodu, wchłaniając sąsiednie wioski i osiedla w obręb miasta. Tak weszły w skład Warszawy Nowe Miasto, Ujazdów, Solec, Leszno, Grzybów, Bieliny. I cały szereg pomniejszych osad należących do dzisiejszej Warszawy. Proces ten ciągnie się i w obecnej dobie, gdyż już czerniaków, ochota, wola, czyste, grochów, brudno, siekierki i inne włączone zostały do Wielkiej Warszawy. Jeżeli okolice Krakowa tchną wesołą pogodą, jeżeli Wilno budzi sentyment do swego malowniczego krajobrazu, to okolice Warszawy swą monotonią i nieurozmaiconymi mazowieckimi równinami. Wcale nie mogą mieć pretensji do malowniczości. Jedynie tylko tarasy lewego brzegu Wisły wprowadzały pewien motyw artystyczny w tę monotonię, i motyw ten został wyzyskany przez architektów znoszących magnackie rezydencje podwarszawskie. Czerniaków ze swoim prześlicznym barokowym kościołem jest już w obrębie miasta, ale sąsiedni Wilanów, ta okazała rezydencja króla Jana III, jeszcze w obręb miasta nie weszła. I jakkolwiek granica Wielkiej Warszawy dochodzi tuż pod grunty wilanowskie, to jednak park i pałac królewski należą już do okolic podmiejskich. Stan zamku warszawskiego po wojnach szwedzkich i grabieży pozostawiał dużo do życzenia. Nie zapominajmy, że 12 galarów na piętro wysokości zostało naładowanych ruchomościami z zamku i spławionych w Gdańsk do Sztokholmu. Pozostały więc chyba same mury. Przytem król Jan był to sobie brat-szlachcic, co po trudach wojennych, po wspaniałych wiktoriach, lubił sobie gospodarzyć na wsi, sadzić drzewa, hodować konie, cieszyć się tym idyllicznym spokojem polskiej wsi, co ją szlachcic XVII wieku nazwał cudem i rajem. A Wyspiański podkreślał staroszlachecki pogląd, niech na całym świecie wojna, byle polska wieś spokojna. Obowiązki monarsze wiązały króla ze stolicą. Upodobania ciągnęły go ku wsi. I oto w roku 1667 nabył król wieś Wilanów i tu zbudował sobie pałac. Prawdziwe cacko, powiększone potem przez następnych właścicieli. Pracowali tu najwybitniejsi architekci jak Belotti, Locci, Ceroni i Affati, pracowali rzeźbiarze i sztukatorowie, malarze i ogrodnicy, słowem najwybitniejsi artyści ówcześni. Ponieważ późniejsi właściciele zachowali wewnętrzne urządzenia z czasów króla Jana, przeto Pałac Wilanowski zamienił się niejako w Muzeum Wielkiej Wartości Artystycznej, ale Muzeum Żywe, jakby zakonserwowana sprzed 200 lat cząstka ówczesnego życia monarszego. Jedynie tylko południowy pokój, w którym 17 czerwca 1696 roku zamknął swe powieki Bogronca Turków, zamieniony został na kaplicę pałacową. Inne zaś sale i pokoje w liczbie około 50 pozostały prawie bez zmiany. Cenne meble, portrety, galeria obrazów zapoczątkowana przez króla Jana, wysoce wartościowe zbiory porcelany, bogata z górą 50 tysięcy tomów licząca biblioteka, czynią z Pałacu Wilanowskiego ciekawy cel wycieczek dla swoich i obcych. Na zewnątrz wszędzie widać niewątpliwe wpływy sztuki francuskiej, którą król Słońce swoim Wersalem zaszczepił wszystkim panującym w Europie. To też fasada frontowa środkowego skrzydła pałacu architektonicznie wzorowana jest częściowo od strony Cuxdonnech na fasadzie pałacu Grand Hannon, a liczne płaskorzeźby umieszczone nad geniuszami z laurowymi wieńcami i napisem Repulsit sol in clipes apostrofą do herbu króla Janiny przedstawiają dzieje bohaterskiego króla i są prawdopodobnie roboty francuskich sztukatorów. Czarowną częścią Wilanowa jest jego park ze szpalerami wysokociętych drzew, z perspektywami na drugą stronę Łachy Wiślanej, płynącej tuż przy alejach parkowych. Artystycznie pomyślane tarasy i schody wiążą pałac z parkiem, a podziw wycieczek budzą duże potężne topole nadwiślańskie, według podania sadzone przez króla a tak grube, że zaledwie sześć ludzi może ich pień objąć. Kilka artystycznych ław w klasycznym guście, kilka pomników, jak na przykład orzeł napoleoński i inne, zdobią park, a zegar wieżowy wydzwania godziny srebrnym dźwiękiem dzwonu, jak za dawnych czasów, gdy po królu Janie i Augustie II kolejno rodziny sieniawskich, czartoryskich, lubomirskich, potockich, branickich władały nad tą perłą okolic Warszawy. Dziki park w Morysinku naprzeciwko Wilanowa ozdobiony jest też sztucznymi ruinami, a perspektywy z sal zamkowych właśnie zamknięte są krajobrazem leśnym z owemi ruinami. Do kompleksu dóbr wilanowskich należy też i gucin, gdzie za czasów Stanisława i Ignacego Potockich założono gaj od przyjaciół. Każdy z krewnych i przyjaciół rodziny w gaju tym własnoręcznie sadził drzewo przyjaźni, a stąd powstał jakby mały lasek, dziś zaniedbany, ale mający pewne historyczno-obyczajowe znaczenie. Uzupełnieniem tych pańskich siedzib jest Natolin ze swym pałacem i tarasem na wzgórzu dawnego brzegu Wisły. Była to pierwotna bażantarnia, w której czartoryscy wybudowali pałac. Po ruinie tego pałacu pani Styszkiewiczów-Potocka, Sekundo Woto Wąsowiczowa, Wzniosła nowy pałac oraz most maurytański pomnik swej córki Natalii, późniejszej księżnej Romanowej Sanguszkowej, i na jej cześć całą tę rezydencję nazwano Natolinem. W obrębie miasta jeszcze znajduje się pałac w królikarni, gdzie August III lubił polować na króliki, a Tomatis wzniósł pałac, myśląc, że Stanisław August nabędzie go od sprytnego przedsiębiorcy. Wszystkie te miejscowości leżą na południe od miasta. Natomiast na północ leżą tereny cytadeli, które nie tylko zahamowały rozwój miasta w tym kierunku, lecz nawet zniszczyły pięknie zbudowane przedmieścia Żoliboż i fawory. Cytadela warszawska na zawsze zostanie symbolem strasznego ucisku rosyjskiego, bo ileż ciężkich przejść dla polskich rodzin, ile łez i jęków słyszały te mury, jakie bohaterskie przewinęły się tu postacie. Tomy pisać by o tem można. Dziś chodzą wieści, że Cytadela ma być oddana miastu na park. Czy tak będzie? Nie wiem. W każdym razie cudownie iści się moje marzenie z przedwojennych czasów, gdym stojąc w Bolonii przed białą marmurową bramą prowadzącą do ogrodów czytał na niej napis Cytadela Boloneńska. Trzykrotnie przez wrogów ludu boloneńskiego wznoszona na uciemiężenie tego ludu. Wreszcie przez lud zdobyta i na miejsce wypoczynku i radości boloneńskiego ludu zamieniona. Rzecz naturalna, że czytając ten napis w 1908 roku myślałem sobie Boże, kiedyż będziemy mogli podobny napis położyć nad bramą Cytadeli Warszawskiej. spełnienie tego marzenia jest pono dosyć bliskie. Dalej za dzisiejszą Cytadelą miała swój letni pałacyk królowa Maria Kazimiera. To pałacyk w Marymoncie. Cicho tu bywało i spokojnie, gdy królowa Marysienka przebywała na Wywczasy. Natomiast gwar życia ożywiał ten zamiejski pałacyk, gdy umieszczono tu słynny Instytut Agronomiczny. Zgromadziła się tu ziemiańska młodzież, pełna tężyzny i temperamentu, i stąd ruszyła do szeregów rewolucji. Wspomnienia Marymontu Jordana dają ciekawą kartę życia młodzieży naszej z czasów Królestwa Kongresowego i przedpowstaniowych. Za Marymontem już się zaczynała krawędź leśnych obszarów Puszczy Kampinoskiej, a wśród niej w wesołej Dąbrowie nad stromym urwiskiem Wisły tuliła się w gąszcz leśna zaciszna pustelnia Ojców Kamedułów na Bielanach. Zakonników tych sprowadził Władysław IV w 1634 roku i osadził na górze nad Wisłą w drewnianym klasztorku. Następnie kościół wymurowano w prześlicznym baroku, tworząc jedną z najpiękniejszych świątyń pod Warszawą. Za kościołem stoją małe domki zakonników fundowane przez królów i magnatów, a pod murem kościoła pochowany jest wielki mędrzec i patriota Stanisław Staszic. Dziś w murach klasztornych mieści się gimnazjum ojców Marianów posiadające cenne zbiory przyrodnicze i etnograficzne dostarczane tu przez misjonarzy z tej kongregacji. Za bielanami ciągnie się las Młociński i Pałacyk Brójla w Młocinach. Las Młociński jest miejscem wypoczynku dla ludności Warszawy w dni świąteczne, a tramwaje do Marymontu. Autobusy prywatne i parostatki na Wiśle tak są szczelnie zapełnione wycieczkowiczami, że niełatwo znaleźć można w nich miejsce. Na prawym brzegu Wisły nie ma tak pięknych pałaców jak Wilanów lub Natolin. Jedyny wyjątek stanowi pałac w Jabłonnie, budowany przez prymasa Michała Poniatowskiego, a później zamieszkany przez księcia Józefa. Wszystko też w pałacu przypomina tego bohatera narodowego. Meble, obrazy, portrety. Zabytki słowem jabłonna przynosi nas w epokę księcia Pepi. Do dalszych już okolic, ale ściągających jednodniowe wycieczki warszawskie, zaliczyć trzeba na lewym brzegu Wisły Czersk z ruinami Zamku Książąt Mazowieckich oraz na zachód od Warszawy leżące miejscowości jak Żelazową Wolę, miejsce urodzenia Chopina, Łowicz ze wspaniałą kolegiatą i pomnikami prymasów oraz sąsiadującą z Łowiczem Arkadię, z pałacami i parkiem, założonym przez księżną Helenę Radziwiłową. Jest tam i świątynia Diany, i łuk rzymski, i zameczek gotycki, i harfa eolska. Słowem, cały ten romantyczny aparat, tak modny w końcu XVIII i na początku XIX wieku. Do ciekawych wycieczek po prawym brzegu Wisły trzeba zaliczyć wspaniałe romańskiej epoki sięgające opactwo kanoników lateraneńskich w Czerwińsku. Dokąd zwykle kierują się wycieczki parowcami z biegiem Wisły. Bardzo godnym widzenia jest też Karczew przy ujściu Świdra, posiadający przepiękny kościół barokowy w liniach tak szlachetnych, że tylko z Bielańskim i Wizytkowskim może się równać. Zaś o parę kilometrów od Karczewia na wyspie wznoszą się wśród gęstego parku ruiny Pałacu Bielińskich w Starem Otwocku. Był to ukryty w gęstwinie lasów pałacyk, gdzie car Piotr zjeżdżał z Augustem II, by snuć pierwsze plany podziału Polski. Do tego opisu okolic wypadałoby dodać pola bitwy pod Raszynem i słynną groblą falęcką, bardzo ładny kościół w kobyłce oraz pola bitwy pod Osowem, gdzie padł ksiądz Skorupka i rozegrał się cud nad Wisłą w owym pamiętnym dniu 15 sierpnia 1920 roku, gdy okopy bolszewickie były 6 km od stolicy. Tak więc chociaż okolice Warszawy nie odznaczają się zbytnią malowniczością, wynagradzają ten brak sumą wspomnień historycznych. Są one bowiem wieńcem pobojowisk otaczających stolicę i wieńcem pól obficie zroszonych krwią jej obrońców. Ten specjalnie odmienny charakter okolic Warszawy daje im tę aureole świetności, która nie zaginie nigdy, chociaż i Olszynka Grochowska i lasy Wawra wejdą w skład rozwijającego się potężnie miasta. Wędrówki w kwietniu na pola Raszyna, 8 maja na grób Stasica, we wrześniu na Szańce Woli, 15 sierpnia do Ossowa i Radzymina. Będą zawsze temi wędrówkami ludu warszawskiego, który umie czcić pamięć tych, co życiem swoim bronili wolności stolicy państwa, stołecznego miasta Warszawy. Okolice Warszawy to jeden wielki teren bitew o stolicę. W Warszawie nie były obce żadne boje. Zbyt starym jest na to miastem i stolicą. Warszawy nie bronią góry, bagna czy morze. Bronił jej i bronić będzie żołnierz polski, silnie o stolicę swoją oparty, dzieckiem swej stolicy się czujący. Pewniejszy to szaniec, pewniejsza gwarancja dalszych cudów nad Wisłą, niż góry, bagna i morze. Trzeba jeno, by każdy żołnierz czuł się dzieckiem Warszawy i by każde dziecko Warszawy poczuło się żołnierzem polskim. Kazimierz Konarski. Zakończenie. Mój akt miłości synowskiej do rodzinnego miasta przeważnie chwali jego dawną świetność albo też boleje nad jego żałosnymi losami. Ale historia miasta liczącego siedem wieków nie kończy się na dniu dzisiejszym, bo za świetną przeszłością miasto będzie miało jeszcze świetniejszą przyszłość. Osada rybaka Warsza odegra w świecie rolę, o jakiej nie myślał nie tylko ów legendarny rybak, ale też ani Janusz Mazowiecki, ani Zygmunt Waza, ani nawet rozkochany w Warszawie Stanisław August. Iście amerykański rozmach rozrostu stolicy nie zamknie się w ramach dzisiejszej wielkiej Warszawy, a jak my dzisiaj ze wzruszeniem patrzymy na rynek staromiejski jako na ośrodek dawnego życia i rozkwitu miasta, tak za lat 100 czy 200 ówcześni mieszkańcy patrzeć będą ze wzruszeniem, a może z politowaniem na to, co budzi naszą dumę dzisiaj. Niewątpliwie sfera ich wpływów i stosunków znacznie się rozszerzy. Imię Warszawy się rozsławi. Będzie ona miejscem wszechświatowego znaczenia w handlu międzynarodowym, a przepowiednia Lesepsa, iż stanie się Warszawa największym miastem Europy, niewątpliwie się ziści. Jak uboga Wioska Mazowiecka dzięki swemu położeniu geograficznemu prześcignęła inne grody Mazowsza, tak też w dalszym pochodzie i rozwoju prześcignie niewątpliwie sąsiednie centry wielkiego handlu i zapanuje jako wszechwładna królowa. Ku Warszawie zwracać się będą z niepokojem oczy Wschodu i oczy Zachodu, o jej względy zabiegać będą interesy Atlantyku i interesy Pacyfiku. Jej wola będzie władną na kontynencie Eurazji, a paromilionowe mrowisko jej mieszkańców trzymać będzie w swych dłoniach splot interesów świata. Do tej wielkiej roli Warszawa musi się przygotować, musi rozważyć swe potrzeby i starać się je zrealizować. O potrzebach Warszawy pisano dużo. Pisał Eligiusz Niewiadomski, że artystyczne potrzeby stolicy wymagają Galerii Narodowej, Galerii Mistrzów Europejskich, Gliptoteki, żąda Biblioteki Sztuk Pięknych i Wydziału Architektury w Szkole Sztuk Pięknych. Słowem, jako artysta, myśli Niewiadomski tylko o potrzebach artystycznych. Dalej poszedł dr Alfred Lauterbach, pisząc swoje potrzeby estetyczne Warszawy. Wiele z jego żądań już zostało zrealizowane. Rozebrano sobór na placu Saskim, zaczęto porządkować powiśle, opracowano plan regulacyjny. Mimo tych pewnych zarządzeń, potrzeby estetyczne miasta są jeszcze bardzo wielkie. Doktor Lauterbach proponuje regulację placów, zmianę banalnego charakteru ulic, zwiększenia zadrzewienia ulic, placów i parków, słowem nadania miastu piękniejszego wyglądu, godnego reprezentacyjnej stolicy. Wszystkie uwagi autora są zupełnie słuszne i prędzej czy później muszą być one wprowadzone w życie, chociaż to będzie wymagało szalonych nakładów. Ale któż nie podzieli uwagi doktora Lauterbacha, że miasto, które chce żyć pełnią życia, które ma przekazane tradycje stolicy, nie może oszczędzać na sztuce. Ale do tego estetycznego rozwoju stolicy trzeba przygotować odpowiedni podkład. A sprawa planu regulacyjnego i wprowadzania go w czyn staje się kwestią coraz bardziej palącą. Porusza ją często pan Adam Wolmar, najlepszy dziś znawca Warszawy i szczery obrońca jej potrzeb. Uważa on za jedną z najważniejszych spraw stworzenie wielkiej linii komunikacyjnej NS przecinającej Warszawę od Mokotowa do Bielan. Fale ludzkie w Warszawie muszą płynąć wąskimi strumieniami. Jeżeli szlak dawny, Nowy Świat albo późniejszy Marszałkowska są zajęte, to wielkie stołeczne miasto zdaje się być zatarasowane. Takie zatarasowanie odbija się bardzo szkodliwie na całym rodzinnym życiu miasta. Czasem pochód jakiś czy pogrzeb, gdy dla okazania czci niosą na ramieniach trumnę na przykład od Politechniki na Powązki, hamuje cały ruch miejski. Setki tramwajów stoją bezradnie w długim łańcuchu czekając, aż powolny pochód skręci gdzieś. Lub przepuści normalne środki komunikacyjne. Tysiącom ludzi pokrzyżowano plany, sparaliżowano zajęcia. Niestety, ciasnotę ulic widzimy nie tylko w staromiejskiej dzielnicy, charakteryzuje ona i Warszawę XIX wieku w południowej części miasta, a obecnie zaznacza się ona i w nowych dzielnicach tworzonych na peryferiach. Ciasno i wąsko. Starczy to na dwa, trzy dziesięciolecia, a potem wypadnie walić całe dzielnice, by otwierać łatwą komunikację, szerokie i długie perspektywy. Pragniemy wszyscy, aby stolica była piękna, wygodna, miła, słoneczna i powietrzna, ogrodami wieńczona i przestronna, woła Wolmar, a Lauterbach za motto swej pracy wziął Arystotelesa. Miasto powinno być tak zbudowane, ażeby obywatele czuli się bezpieczni i szczęśliwi. Pomimo, że ulice są u nas wąskie, że place nie odpowiadają wymaganiom artystycznym, że tymczasem jeszcze nie ma galerii narodowej, że na ulicach czasami ani przejść, ani przejechać nie można, są jednak i dzisiaj obywatele bezpieczni i szczęśliwi. Lecz aby uzyskać ten nastrój, należy koniecznie wysunąć obok już wymienionych potrzeb jeszcze jedną, ale może najważniejszą. Oto trzeba swoje miasto kochać całą duszą i poświęcić mu swą pracę i twórczość. Jak to czyni na przykład piewca Warszawy or ot, który przez parę dziesiątków lat sławi jej splendor, miłosnym uczuciem obejmując stare mury i zaludniając je typami nie dzisiejszego dnia. W poezji Orota stare miasto żyje, drga, błyszczy, promienieje, a każdy mur czy załom przemawia mową z serca w serce, drga żywą krwią i mieni się barwami. Żadne miasto w Polsce nie ma tak wiernego trubadura, tak niezachwianego w swem uczuciu, tak młodzieńczo patrzącego w starą kronikę Warszawy. Wprawdzie, według opinii Orota, polichromia staromiejska wypędziła ducha rynku. Ale gdy czas złagodzi kontrasty barw, gdy stuszują się pewne jaskrawości, to nasz kochany poeta pogodzi się z tą nowością na starych murach. Szak to też przejaw twórczości z roku 1928, jak te mury są pozostałością po artystach z XVI, XVII i XVIII wieku. Miłować trzeba całą duszą, nie wykluczając nic. Miasto jak człowiek ma swe cechy miłe lub przykre, ma swe momenty potęgi i depresji, ma swe sympatie i uprzedzenia. Ma swe choroby i kuracje, swoje triumfy i upadki. Z tym się trzeba pogodzić i kochać stolicę jako miasto pełne tradycji narodowych, miasto Wielkiego Sejmu i majowej konstytucji, miasto księcia Józefa i Staszica, miasto rzezi Pragi, nocy listopadowej, miasto zamknięte redutami woli i stokami cytadeli. Gdzie zawisnął na szubienicy Traugut i jego towarzysze z rządu narodowego. Trzeba kochać stolice, gdzie tworzyli Sienkiewicz, Prus, Żeromski, Rejmont i tylu innych, co aureolą sławy otoczyli imię Polski. Trzeba ją kochać za jej młodzież zawsze patriotyczną, za jej lud, co wydał i Kilińskiego i Okrzeje, za to, że nigdy się nie upokorzyła. Za to, że dziś jest siedzibą najwyższych władz państwa. Zbędne byłoby wyliczać te tysięczne powody, co budzą miłość do Warszawy, którą trzeba kochać nie połową, ale całą duszą. Ja, syn tego dziwnego miasta, to tylko mogę powiedzieć, od czego zacząłem. Jam twój, tyś moja. Czytał Krzysztof Czeczot